Dzień dobry, teraz już mnie słychać. Trochę się walnąłem i jednej rzeczy nie kliknąłem. Wyciszyłem sobie mikrofonu. Jedno złe kliknięcie. A ile komentarzy wpadło? Dzień dobry. Siemano obozy. Dzień dobry, Arek. Dzień dobry. Dzisiaj już mikrofon dobrze działa. Już ogarnąłem, co było ostatnio nie tak. Windows nie ogarnął i sobie w Windowsie mi się poprzestawiało na 45% głośności i potem było za cicho, a jak sztucznie podbiłem w OBS-ie, to była tragiczna jakość. Także tak to się porobiło. Teraz powinno być już ok. Myślę, że jakość jest super. Gdzie masz Odyna? Siedzi w busie. Muszę już iść, papa. Na razie, Aleksandryt. Nie za długo tu pobalowałeś. Muszę wam dzisiaj coś opowiedzieć, ale trochę mi się wstyd do tego przyznać. Wiatry po grochówce? Nie, wiatry to tu są konkretne. Dzisiaj to powiem wam, że aż ciężko na nogach ustać tutaj. Całym busem buja. Kojarzycie tą lampeczkę moją? Ona zawsze była z tyłu zamontowana i na dziurze spadła. Tutaj się pękło i ten klosz zleciał. On nadal teraz ledwo się trzyma. Na szczęście się trzyma. Jak wrócę do domu, to sobie to skleję kropelką, ale na wyprawie teraz nie mam jak. Także moja lampeczka ukochana troszkę tutaj poległa. O. A robi jako dodatkowe oświetlenie. Nawet może nie od góry, tu ją dam. I troszkę mogę ją ściemnić. O, albo tu ją dam, tu też będzie spoko. No, i tak to wygląda. Siema, będzie Odyniec na live? Nie będzie Odyńca. Może potem przyjdzie, na razie go nie ma. Dawaj do Anglii, nie dość, że nie wieje, to jeszcze pada. Nie dość, że wieje, to jeszcze pada. O, kusisz, kusisz. Czy ta miza będzie grana? No raczej nie, raczej nie. O, ty psuju. No, spadła. A kurde, tyle co ja ją się wychwaliłem. To jest tak fajna lampka. Może, można sobie ją ściemniać. O, ale ściemnia się PWM-em i potem są takie artefakty. Także trzeba dać na full jasność i na full jasności już nie miga. Bo jak się ściemnia PWM-em, to bardzo często się to zdesynchronizuje z klatkami kamery. No i są takie rzeczy jak to miganie. Zrób przegląd tagu na wykopie, a tam cisza jest. Poza tym tam jest dużo teraz innego użytkownika, gdzie nie chcę się skupiać uwagi na live'ie czytaniem takich komentarzy na wykopie. Pompka od Webasto pyka? Oczywiście. Ja lubię ciepełko. U mnie bardzo często pompka pyka. W ogóle fejla dzisiaj odwaliłem i zatankowałem do dziadka paliwo premium, co zabolało po kieszeni. Ale w ogóle jakie oszustwo. U nas jest zawsze tak, że na każdej pompie, na każdym dystrybutorze macie kilka rodzajów paliwa. No i to normalne jest, naturalne u nas, że zawsze jest ten podstawowy diesel, a te płatne, tych płatnych czasami nie ma. No i tutaj była trochę inna sytuacja i zwykły diesel był tylko na jednej pompie, chyba z pięciu czy tam sześciu. Więc stwierdziłem, że ten zwykły diesel to zwykły diesel, nie? Ten, który jest jako jeden, a tu nagle jednak pyk, pyk i poszło trochę więcej. No, za głupotę się płaci, za niewiedzę, nie głupotę, bo to nie jest głupota, tylko niewiedza, brak spostrzegawczości. Zrób zrzutę na dłuższy pobyt z Odynem, ale ja nie potrzebuję zrzuty na dłuższy pobyt z Odynem. Ja po prostu sobie taki limit dałem, 3 tygodnie i wracam dalej do roboty do siebie tam, a nie... No nie chcę po prostu dłużej. Mam też współpracę jakieś do zrobienia jeszcze i tak dalej, więc... Myślę teraz doświadczenia 3D, bo jak jest tu mikrofon, to pewnie to mocno słychać. Hej, pozdrowisz? Pozdrawiam, Filipie. Umówieni z majowaniem w Albanii. Tak, 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 już jestem w kontakcie. Znaczy, no nie umówimy się, bo nie wiemy, kiedy my tam dojedziemy i gdzie wtedy będzie Andrzej, ale gdzieś tam, jak będziemy w okolicy, to się spikniemy. Z
strasznie mruga ta lampka za tobą w busie? No tak, tak, wiem, wiem. A, bo nie była dana na fulla, a też jasność jest sterowana PWM-em, przez to migało. Bitrate jest zły ustawiłem, zapomniałem go zmienić. Dzisiaj trochę poszukaliśmy, ale średnio, bardzo wiało, co trochę uniemożliwiło poszukiwania komfortowe. Dobra, 8000 musi być bitrate. Para pa pam pam pam. Tan tere tere tan tan tan. Dobra. No, i teraz można gadać dalej. Cześć, witam wszystkich. Dzień dobry. Podziwiam, że wytrzymałeś 3 tygodnie z Odynem. Ale nie, live to ja zawsze miałem robić samemu. Jak Odyn wpadnie, to wpadnie, ale to nie miały być nigdy wspólne live'y. Wóz jest do zrobienia, po turasie Zafirze maździ i kładzie. No Zafira jeszcze też czeka na w ogóle diagnozę, co tam u niej strzeliło. Ale strasznie mi się nie chce tego lumpka robić. Kurde, weź teraz to rozgrzebuj, kolejną robotę przed busem. No ale stoi złomek i niszczeje. No przydałoby się go zrobić, bo potrzebny jest. Chociaż teraz jak jest turas jeżdżący, to już ta Zafira aż tak pilna nie jest. Natomiast no trzeba to tak czy inaczej zrobić. Gdzie ring platynowy? Oba są tutaj. Wy mnie teraz nie widzicie, natomiast będziecie mnie słyszeć. Oba ringi są tutaj. Ja z tym sygnetem wszędzie łażę, żeby go nie zgubić. A niestety jest za duży na moje paluchy, przez co muszę na niego ciągle uważać. Tu jest platynka, tu jest sygnecior. Dwie fajne rzeczy znalezione jednego dnia. Powiem wam, że to jest więcej warte niż ten sygnet, ale kurde, sygnet jakoś tak bardziej cieszy. Jednak sygnet to jest takie, no coś fajnego, nie, jak się znajdzie. A obrączka jedna z wielu. Niczym szczególnym się nie wyróżnia, chociaż jest z platyny. To moja chyba pierwsza platynowa biżuteria znaleziona. Natomiast to robi wrażenie spore. Taki sygnecik. Odyn na pewno ogląda live'a w kubyle. Wątpię, bo ja mu wziąłem internet. Mamy jeden wspólny internet nielimitowany. I zabrałem mu internet na czas live'a, a on wziął mój telefon z roamingiem, bo tam miałem jakieś 10 giga. Ile ta platyna jest warta? 100 zł za gram. 100 zł za gram, a ma 9,5 grama, czyli 950 zł. To dużo. Na początku mówię takie, coś jest, ale to pewnie niewiele warte, a potem wygooglałem i proszę. Jednak platyna. No 9,3 grama, taka obrączka mała, to jest bardzo ciężkie. Czy można sprzedawać złoto znalezione w wodzie? Jeżeli szukasz i znalazłeś je w Polsce, to musisz postępować zgodnie z ustawą o rzeczach znalezionych. Natomiast jeżeli szukasz w Chorwacji, to sprawa ma się tutaj zgoła inaczej. I jeżeli szukasz w Chorwacji, to rzeczy znalezione należą do ciebie. Takie tutaj jest prawo. Że nie ma żadnych biur rzeczy znalezionych, co u nas też się powinno zlikwidować, bo kto z was korzystał z biura rzeczy znalezionych? Zapewne nikt. O, jeszcze zaczęło lać. Dzisiaj w nocy mają być gigantyczne huragany i gigantyczna burza. Ma naprawdę porządnie lać, dlatego ja się jeszcze przed snem... Coś, mikrofon ci szaleje? Nie, nie szaleje. Trochę ja tu go może przyciszyłem za bardzo. Być może tak będzie ok. Wymieniłeś tą żarówkę z przodu w T4? Nie, jeszcze nie. Tu się światła psują. To nie tylko tyle, że jest żarówka do wymieniania, bo tu nie jest kwestia żarówki, tylko mam wrażenie, że przekaźnik od świateł nie zawsze załapie. I włączysz światła, one nie świecą. Bardzo częsta rzecz. Ja korzystałem kiedyś, znalazłem cały plecak, w którym był laptop, jeszcze kilka innych rzeczy oddałem do biura rzeczy znalezionych. No ale to masz jakieś info na przykład, czy znalazł się właściciel, czy nie bardzo?
Webass to tak stuka? Tak, tak, pompka od Webasta chodzi. Coś mikrofon strzela, przester czy coś? No jest przester, jest. W filtrach dam szybko górną bramkę i będzie ok. O, limiter to się nazywało. Dobra, jak to teraz zrobić z tym limiterem? Raz, raz. Nadal za ten. Dobra, teraz powinno być ok. O, teraz nie powinno strzelać. Dźwięk cykania jak w jakimś wielkim, starym zegarze. No, ta czwórka jest jednym wielkim, starym zegarem. Pozdrowienia od Majci i Oliwki z Legionowa. Teraz lepiej dla jego. Ciekawe, czy w Chorwacji sprzedałbyś te złotka drożej? Nie wiem. Szczerze wątpię, bo raczej cena złota jest taką ceną no, ogólnoświatową. Nie mam pojęcia. Chyba, że tutaj więcej dają w skupach, bo wiadomo, że skup tam jakieś swoje procenty też ma, na których zarabia. Natomiast no... Nie chcę tego sprzedawać. Kurde, zobaczcie, jak to jest fajne. Po co to sprzedawać? A niech to sobie leży w złocie. Póki mnie nie przyciśnie sytuacja tak, żeby czuć jakieś takie potrzeby, że trzeba to sprzedać, to nie mam zamiaru. Teraz złoto wysoko stoi. No tak, tak. Oden mówił, że cykad jeszcze w Chorwacji nie ma. To prawda, jest całkowita cisza. Bo te cykady w lato naprawdę dają po uszach. Gdzie takie sygnety się sprzedaje? W skupie złota. Znaczy, nie wiem, to pewnie jako wyrób by było też coś warte, nie? Bo to nie jest żaden jakiś sygnowany, tylko jest taki uniwersalny. Więc pewnie jako wyrób by poszedł, a nie jako złom. Natomiast no, nie wyceniałem, bo jedyne co mogę zrobić, to go zważyć i cenę za gram sobie po prostu policzyć. I tyle. Te złoto to jaka próba? Nie mam pojęcia, bo nie ma żadnych punc. Nie ma kompletnie nic w środku. Żadnych znaków, żadnych prób, nic. Nic nie jest wybite. Także nie wiadomo. Wiadomo, że to jest złoto, ale czy to jest 585, czy jakaś 750? Nie wiadomo. Trzeba by zrobić Archimedesa. Chociaż tu Archimedes chyba nie wyjdzie, jak jest dmuchane złoto. Tak, w środku jest szczelny. Jak tak malać? Zależy. Jak się dobrze domknie, to tak. Raz źle go domknąłem i mi się do środka wlało dosyć dużo wody. Te złotko jaka próba? No właśnie nie wiadomo, nie wiadomo. Kiedy Albania? Tego też nie wiadomo. Na razie jedziemy w stronę Albanii, takim swoim tempem. Jest fajnie, są znaleziska, temperatura nawet nie jest najgorsza. Nie spieszy nam się jakoś szczególnie. Dla swojego bezpieczeństwa wyślij to do Polski. Ja wiem, czy ktoś by mnie za 700 zł chciał tu atakować w tym aucie. Myślę, że jakby ktoś chciał to auto okradać, to by była ostatnia rzecz, którą by wziął tutaj. Szukałby pewnie innych rzeczy, typu kamery, laptopy, ale to się staram mieć przy sobie. O proszę, idzie i Łodyniec. Dzień dobry. Masz dzień dobry. iPhone'a. Dziękujemy. Bo się rozłączył i oczywiście nie ma neta, nie? A, dlatego przyszedłeś. No, to jest właśnie iPhone. Rozłączy się bez powodu i koniec, już wiesz, wyłączony. Rozmowy z Piotrem i się skończył. Jak chcesz mikrofon, to musisz dostać tu taki. Ale przecież słychać mnie. Bardzo słabo Cię słychać, bo leci z krawatówek. Tylko połączymy tą krawatówkę. Trzeba ją włączyć. Jak mnie słychać? Dobrze mnie słychać, nawet na pomarańczowe wskakuje. No może i tak. Jak chcesz, jak coś... To przypnij mnie tu. O. Jaki ochudy na tej kamerze. No, rybie oko. Odbicie lustrzane faktycznie. Faktycznie. Przekształcenie obrazu. Przerzuć w poziomie. I teraz macie tak, jakbyście stali przed nami. Gdzie?
Jak masz lepiej kubek, słychać, to sobie... Lepiej słychać Odyna niż ciebie, bo on głośniej mówi. Jak coś, to masz kubek sobie tylko z wczoraj ogarnij. Oryginalna kola? Nie no, kurde, takie rzeczy to się... Czekaj, bo muszę ją wygazować, żeby ci dać. Taka kola kosztuje tutaj 2,40. Ale to w takiej żabce. To w żabce, nie? Studentak, czyli... No, czyli nasza żabka, taki odpowiednik. Trening działa, widać, że waga spada. I auto mniej pali. Siema, zapomniałem się chyba przywitać. Bardzo możliwe. Jaki jesteś znak zodiaku? Nie wiem, mam to kompletnie gdzieś. Nie On pamiętam. Jest... Czekaj, ty jesteś... 15 listopada, bo to chyba strzelec, po urodzeniu się. Strzelec. To chyba po urodzeniu się sprawdza. Pozdrawiam jak zwykle z A4. Z którego fragmentu A4? W Polsce kola 2 litry, 10 zł. No to samo chyba prawie. To niewiele różnicy. Lepiej słychać niż mnie. A to dziwne, bo mikroporty są identycznie ustawione oba. Audio nie harczy, tutaj jest tak po prostu głośno wszędzie i wszystko huczy. Także to chyba nie audio harczy, ale sobie odsłucham potem. Powoli trzeba wypracować jakąś najlepszą opcję. Czemu nie używacie Starlinka? No to też jest ciekawy temat, czemu się Starlinka nie używa. Starlink, samo urządzenie kosztuje 2500, a potem trzeba co miesiąc płacić 500 zł abonamentu, jak się chce z tego korzystać. A tutaj internet w Chorwacji nielimitowany, taki normalny na kartę, kosztuje 200 zł miesięcznie, więc jaki jest sens? Nawet nie. Nawet nie. 30 euro to nie jest 200 zł. Bo albo na 10 dni. No. Dobra, ja mam cały czas w głowie, że kiedyś było na tydzień. A 30 euro to teraz 120 zł tak, około. No to kurde, 120 lokalna karta z nielimitowanym internetem, którą wsadzacie do telefonu i nie ma bawienia się z tymi urządzeniami. Kontra 500 zł jeszcze rozstawiaj te Starlinki. Skorpion piszą. Nie Skorpion. A zresztą kogo to? Katowice, Wrocław. Pokażę wam coś. Kojarzycie to? Na pewno nie, bo nic nie widać. Teraz? Nie wyostrzy. Tamiza, nie? I Piotr do mnie dzwoni i mówi: Adam, ja nie mam odwagi. Co to taki artefakt się tam zrobił? Dziwnie, nie? No. Jakie dziwne. Jakiś piksel dziwny. Tak. I mówi: nie mam odwagi wykopać sam tego przedmiotu i do mnie zadzwonił i ten... Poczekaj, bo coś tutaj... Pinek, dzięki wielkie za dychę na kepsa z albańskiej koziny. I patrzcie tutaj. Takie coś było. Czekaj, przybliżę to. Taki złoty rant. I Piotr ze mną na żywo to wykopywał, bo nie miał odwagi, żeby sam wykopać. I się okazało jednak, że popelina. A on tak liczy na złotą monetę. I to z miejscówki, gdzie tam byliśmy znowu. On to tam chyba był, nie wiem, z 60 razy, z 70 już, nie? Gdzie kupiłeś stelaż metalowy pod łóżko do kampera? IKEA. IKEA. Belka Skorwa się nazywa, przez V. Syky Ory VA. Kupujesz i masz gotowe i nie trzeba się bawić. Lekkie, wytrzymałe, przykręcasz i gotowe. Bo ja już przykręcam trzeci miesiąc, także szybka robota. Przycina mi mikrofon? Odyn harczy? A on tak harczy normalnie. Corsair, dlaczego jesteś inny na filmach Odyna niż u siebie? GoPro kontra S24 Ultra inaczej. Nie, 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 to nie o to chodzi, bo ty całkowicie inaczej mówisz, jak włączasz kamerę i gadasz do widza. Całkowicie to, inaczej. Ale to każdy ale tak to, ma. Ja rozumiem jak najbardziej, ale nie wiem. No jak mnie ktoś nagrywa, to nie jest tak fajnie, jak się samemu siebie nagrywa. Udomowiony... Prastary człowiek, meke, mekuku. A właśnie, zapomniałem przeczytać jakieś komentarze u siebie w filmie. Mekiki. Gdzie jesteście w tej Chorwacji? Kawałek za Zadarem, to jest okolice miejscowości Sukosan, trochę dalej nawet, tylko tam nie pamiętam już nazw tych miejscowości. Dobry, witam was. Tak, Odyn ma S24 Ultra.
dzisiaj Golden Maniek zeta z tamizy wyłowił? Że złoto chyba miało być. Nie, złotówkę. A. Oglądałem przed chwilą właśnie. Piotr Tałajkowski, dzięki wielkie za 25 ziko. True Info Corsair zupełnie inaczej u kogoś niż u siebie? No tak mam, no co ja zrobię? Co mam wam powiedzieć, no? Dlaczego nie kopiecie złotek jak ten gościu z kanału, który pokazywałeś? Bo to nielegalne i pewnie sami na siebie byśmy donieśli. On sobie chodzi na nielegalu prawdopodobnie. Ale tam. Kto? Ten kanał, taki poszukiwacz z Chorwacji. Aha. Co oglądaliście? To ty nagrywałeś coś? Te złote Rzymy. No dałem stawkę, jakie fajne rzeczy można znaleźć. Corsair, czemu Odyn nie umie segregować śmieci? Czyżby nigdy tego nie robił? Widziałem komentarze, że była kłótnia, czy metal się daje z plastikiem, czy metal się daje ze szkłem. I kurde, nie wiem, nie jestem pewien, ale u mnie chyba w domu na tych koszach jest, że metal się daje ze szkłem. Tylko wiadomo, ja metal to na złą wywożę, na kupę za garaż. Ale wydaje mi się, że ze szkłem. I to tak pyrka przez całą noc, calutką. Tak fajnie usypia. Można tu zaraz uchylić okno, bo się duszno robi chyba, nie? Albo wyłączyć pyrkanie. Chociaż nie, bo teraz będzie wyło potem. Metal z plastikiem, metal z plastikiem, metal z plastikiem. A, no czyli ten. U mnie metal idzie za garaż i spokój. Czy tu raz już skończony? Jeszcze nie. Odyn schudłeś jak młody. Młody akurat teraz przytył. I to dość sporo. Mateusz, Kalwaria Zebrzydowska. Chłopaki, jaki detektor na rozpoczęcie przygody do poszukiwań? To się ciągle zmienia. To najlepiej po prostu zapytać na priwie. I tyle. No bo to zależy, czy chcesz... Co to znaczy początek poszukiwań? Nie, ja tutaj się woda, śmieję. Nie wiadomo, czy woda... Czy plaże, czy las? To trzeba pytać indywidualnie najlepiej. Mikuki. Ja srebro ze złotem mieszam. Woda w morzu zimna, czy można pływać? 11-12 stopni. 11-12 stopni. Paweł i Ania, dzięki wielkie za 5 dyszek. 5 dyszek leci dla was na szamę, skoro w Chorwacji tak drogo. Drogo, nie drogo, no drożej niż było. Zdecydowanie drożej niż było. Ja przyjechałem na przykład bez żadnych swoich zapasów z Polski, bo myślałem, że do tej Albanii na początku jedziemy, a w Albanii to jakoś w głowie mam uwalone, że tam jest tanio. I tam pizzę się pisaliście je za 3-4 euro. No ale co, tu też nie jest tak znowu drogo, żeby wiecie, żeby... Człowiek sobie na coś nie mógł pozwolić. To jest po prostu troszkę drożej niż było zawsze. Pięćdziesiąt dyszek napisał, wpłacił 50 zł, oszukał. W Bałtyku 15 stopni w lipcu. No, tak. To też racja. W Jastrzębiej Górze, jak szukałem tego łańcucha, to było 12 stopni woda. Tragedia była. 11-12 to jak Bałtyk w lecie. No, nie, ale to... jest inny w ogóle klimat, jak wiesz, jak masz słońce, które cię grzeje, tak jak w Bałtyku w lato i fajną pogodę, a jak masz na dworze też 12 stopni i bez słońca, to w ogóle całkowicie coś innego. Tak, jutro o 14 film normalnie, właśnie byłem montować, z godziny siedziałem. Filmy teraz lecą codziennie na zmiany. Sobota, niedziela i poniedziałek, piątek. Co sądzimy o nowym softie w wersie? Nie mam wersji ze sobą. Ja jeszcze tego nowego softu nie ogarnąłem na tyle, żeby tam móc powiedzieć coś o nim tak mądrego. A ja wersą w ogóle nigdy nie szukałem. Szukałeś? Kłamiesz? No dobra, ale to przez chwilę tak. Ale ja nie, go nie, kłamał nie, wszystkich. Że, a nie żeby ogarniać detektor, tylko tak wiecie, wzięcie detektora na godzinę, no to nie jest szukanie.
To jest... Ile flaszka kosztuje? A kto to wie? U nas się bili, jak była teraz kłótnia cenowa. Dobra, ciekawe, czy to jest dobre. T0. Witajcie, Brygada Kryzys. Śpicie? Jeśli nie, to... dokończcie mój film na YouTubie. Pozdro, ojciec. No. O, dobrze, że internet nie przycina. Przycina? No przycięło, ale nic dziwnego. Odyniec senior. Czat, gdzie oni są? W Chorwacji, w busie. Okłamał widza, nieładnie. Mapa za wycieraczką. Ojciec się ogolił. Tak? Będzie na filmie? Dodaj opis. Czemu montujecie filmy na smartfonach, skoro macie kompy? Bo jest wygodniej, montujesz wszędzie, gdzie chcesz. I komputery, żeby były do montowania, muszą być niesamowicie mocnymi maszynami. Te telefony są skrajnie bardziej wydajne od tych laptopów za 3000 bądź 7000 sprzed dekady. No mój ma już... Mój laptop jest z czasów mojego gimnazjum, także możecie sobie policzyć, ile to jest lat, bo ja sam nie pamiętam, ale on ma z jakieś 8-10 lat. I na nim by się ciężko montowało, a na telefonie nagrywasz i montujesz jednocześnie. No fakt, że nie zrobi się super montażu i trochę jest ciężej, ale... Ale ty coś wykorzystywałbyś więcej na komputerze? Nie wiem. Ja mi by się nie chciało montować, nie wiem, jakichś wstawek, jakichś pelikanów chodzących w tle, czy coś tam. Z wersji korzystałem na początku. Na samym początku korzystałem z wersji. Chwilę po premierze, jak to wyszło, jak byłem w tych borach tucholskich. Natomiast no to było takie, poszukaj sobie przez godzinę. Dzień dobry, panie Michale. Były kontrole policji w trasie? Nie, w ogóle. Czy przyczepią się do braku ściany grodziowej, jak jest wbity przegląd? Ja podejrzewam, że na trasie to ci się nikt nigdy do tego nie przyczepi. Bo to musiał być naprawdę jakiś ogarnięty policjant. West Midlands Metal Detecting Group. Dzięki wielkie za 10 furciorów. Kopcie mordeczki. Kopiemy codziennie. Codziennie kąpiemy. Jutro też jest fajna plaża do zrobienia. No i tak codziennie sobie robimy jedną plażę i jedziemy dalej. Nie robimy plaży po plaży, bo to bez sensu, bo nam się trochę jednak chce do tej Albanii jechać. A już tydzień minął, my jesteśmy w połowie Chorwacji. Tydzień? Wtorek wyruszyliśmy. Jakby w niedzielę wyruszyliśmy? Gdzie w niedzielę? W niedzielę wyruszyliśmy. No masz rację. I o co się kłócisz? Foch. Także tydzień, 1/3 wyprawy, a ja jestem w połowie Chorwacji. A ja jestem dalej. Tak. Chrumku, chrumku. Nie wiem, o co chodzi. Co to jest kebab z Ficici? Nie ma czegoś takiego, ale jest tutaj kebab cici i to jest taki zamiennik ich kebaba, mam wrażenie. Czyli też taka bułka i w środku takie rulony z mięsa, najczęściej z jakimś ajwarem i z cebulą. Dobre, ale zwykłego kebaba tutaj ciężko znaleźć. Bo mieliśmy ochotę dzisiaj na takiego zwykłego kebaba, takiego jak w Polsce. I ciężko, nie ma typowej budy z kebabem. Oni tutaj bardziej grille, typowy jakiś grill bar, coś takiego to się nazywa i po prostu różne mięsa z grilla dają. O, mam nadzieję, że tego nie było słychać. Chyba sobie pod nosem coś powiedziałem. Burza za oknem? Burza dopiero nadchodzi. Będzie przez całą noc. W jakiej aplikacji montujecie? Odent w Power Director, a ja w Kinemaster. Obie płatne. Niestety taniej, darmowej aplikacji nie znaleźliśmy żadnej. Wszystkie, żeby miały sens i rację bytu, no to trzeba zapłacić. To był bączek, a nie pod nosem? Czyli nie było słychać, za cicho powiedziałem, całe szczęście. Czy twoja ksywa pochodzi od draży korsarzy? Nie mam pojęcia, ale nie. Znaczy, no nie mam pojęcia, nie. Nie wiem, skąd to się wzięło. Całuj, bo później się nie dopchasz. A to jest tekst seniora. To jest tekst seniora. Boże. On zawsze daje rękę i mówi całuj, bo jak będę papieżem, to się nie dopchasz. Zawsze tak senior mówi. Tadeusz ma za darmo aplikację do filmów? No tak, jak jest logo na filmie, to jest za darmo wtedy. A DaVinci Resolve, ale to na komputer to jest, na komputra. Na telefon nie widziałem DaVinci'ego. Odyń, jakie są plusy tego nowego telefonu S24 Ultra?
zachciało mi się nagrywać wstawki z przyrodą i no, wydaje mi, jak ja to oglądam na swoim komputerze, to jakość jest niesamowita w porównaniu do GoPro. Jest zdecydowanie lepsza. Dźwięk może gdzieś tam kaszani się, natomiast ja jestem z takiego zdania, że jak kontent się sam broni, to nie musi być dobra kamera. Ja pamiętam Michała Patera, jak w pierwszą podróż jechał z GoPro 1, dygotało się to, nic nie było widać, wszystko rozmazane, 720p, 30 klatek, nic nie było słychać, non stop jakieś szumy, ale jak był kontent, to się to obroniło. Corsair, przestań mi obgadywać, ojciec mówi. Nieładnie tak, na wizji ale, jeszcze, fe. Ale ja o tekście powiedziałem, że to od niego zgapiłem, to go pochwaliłem, że ma fajny tekst. Nie. I ten brzmiał zupełnie inaczej. Tak? Nie, żartuję przecież. Stary, ja, ostatnio znajduję dość dużą satysfakcję w trollowaniu go. Ja już potem mam, że coś źle zrobiłem, że Tadziu się zdenerwował albo coś. A ty mnie jeszcze podpuszczasz. S24 uczy iPhone 15 Pro Max? Nie wiem, nie mamy iPhone 15 Pro Max. Natomiast S24 Ultra zacina się na aplikacji aparatu. Od kiedy zresetowałem, nie ani raz się nie zacięło. Ani razu? Miałem coś takiego, że wchodziłem, tak jak się klika dwa razy, to klika, w aparat wchodzi i jak dawałem ze zdjęcia na wideo, to się zacinał telefon, nie? Ale pomógł reset. No. Montujemy w iPhone w aplikacji CapCut, darmowa wersja. Ale CapCut ma ten problem, że chyba nie da się montować w poziomie. Tam jest w pionie montaż, a nie w poziomie. Ja na przykład nie potrafię tak montować w ogóle, jak jest nie w tą stronę. Corsair, ile masz wzrostu? Chyba 1,89 m albo 1,90 m, jakoś tak. Nie pamiętam co do centymetra. Zaplanowany to... To... Odyn, co z mieczem z Tamizy? Dawno nie było. Ukradli mi. Ukradli. Królowa Elżbieta wzięła do grobu. Hamuwa. Niewychowane w tej Anglii są te ludzie. Jaki jest dalszy los ustawy? Czekamy na jakieś info. Zadzwonić do ministerstwa i się pytać. Czekamy na jakieś info. Ja jestem niezbyt dobrze nastawiony, ale zobaczymy. Lepiej się miło zaskoczyć. To znaczy, ten, że jesteś niedobrze nastawiony? Że będą mieli to gdzieś i to nic nie wejdzie potem już finalnie, albo to anulują. Ale ja się nie znam. Ojciec, masz już film zrobiony. No. Jutro o 12 wejdźcie se na Odyniec Senior. Ojciec się ogolił. Wszystko gotowe? Odyn, czemu nie ma odcinka dzisiaj? Bo był wczoraj. No bo przecież dzisiaj jest u Kuby, nie? Robimy na zmianę, codzienny. Blue Nemo będzie używane? Raczej nie. Nie w tych temperaturach wody. I to musi być full słońce, wtedy się fajnie nurkuje. Jak nie ma słońca, to jest ciemno pod wodą. Także myślę, że nie. Po prostu jest... za zimno. Wy to macie życie pozazdrościć? No kurde, jeździsz sobie w busie, robisz po krzokach. Żyć nie umierać. Kiedy będzie legendarne krojenie pomidora i ogórka? Było. Było. Odyn, jakbyś miał zostać ministrem, to jakiego resortu byś chciał? Nie chciałbym. Zupełnie mi coś takiego nie jara. Władza. Jakiś wpływ na cokolwiek. Czy to pykanie w tle to webas? To tak, tak, tak. No Tadzio sam ogarnia firmy, sam montuje. Ja mu tylko ustawiam i włączam zarabianie i mu to programuję, żeby się nie musiał martwić tym. Ale montuje, nagrywa, wszystko sam robi. I miniatury robi. I miniatury też sam robi. Beznadziejnie teraz nagrywa Patery, dźwięk z odcinków z Kambo nie da się oglądać. No ja też jestem tego zdania trochę. Mnie na przykład Kambo... Ja nie odrzuciło. Oglądałem bardzo długo Michała, ale ja potem sobie siądę i będę oglądał pewnie na jeden raz 30 odcinków.
No ja tak oglądałem. Tylko muszę chwycić vibe. Ja tak na ten jeden raz oglądałem Kambodżę początki, te pierwsze chatki i tak dalej. Mniej więcej właśnie do momentu popsucia się mikrofonu. No ale umówmy się, ogarnąć mikrofon to jest chyba prosta sprawa. Chociaż nie wiem, jak tam w tej Kambodży. No. Wiadomo, że jakby pojechał gdzieś do stolicy, to pewnie raz dwa by to kupił, ale jak jest tam na jakichś tych. To kiepsko pewnie. W Albanii dziś było 20 stopni. No tu trochę chłodniej, ale też było ciepło. Jakie plany, gdzie ruszacie? Cały czas w tym samym kierunku, w stronę Albanii. Przejeżdżasz w Samsungu, że jak przytrzymasz postać na zdjęciu, to się wycina? Proszę, jakie ciekawostki. Że co? No, że jak masz zdjęcie i przytrzymasz postać na zdjęciu w galerii, to się wycina. Podobno w tym. W czym? No w Samsungu twoim. Że tak to niby działa. Pokaż się postacio. Jest w galerii? Ty, widziałeś to? Patrzcie, faktycznie. Czekajcie. Tutaj jest Kuba i mam cię, zobacz. Co możesz ze mną robić? Puścić cię. Możesz skopiować samego mnie. Fajne. Mogę cię wyciąć chyba. Czekaj. Na iPhone'ie też to jest, no. Kopiuj. Mam Pokemona w tym w schowku. Wyślę ci cię. Miniatury, program PixArt. Wszyscy robimy w tym samym. Nie zapisałeś się, o co to chodzi. Czemu tak sknerujemy? Bo jesteśmy dziadami. Takie inteligentne to? Zapisz jako naklejkę. No zapisz jako naklejkę. No i gdzie mam to? Oryginał, wycinek, vintage. Szok, to co mam iPhone? No ja tego w ogóle na przykład nie używam. Chociaż mam fajne odcinki z PNG, ja wolę JPG. I co, mogę ci wysłać teraz to jakoś, czy co? No nie wiem, próbuj. Naklejki. Jutro pomyśl, będzie na miniaturce, na bank. Nie no, to wycinanie tak inteligentne to i tak było w PixArcie już od dawna. Także to nie będzie jakiś, nie będzie to nie wiadomo rewelacja. Panowie, dlaczego tak jest, że zawsze usypiam na waszych odcinkach? Bo są nudne. Dużo lepiej ogląda się ten wyjazd od tego poprzedniego. Pozdro panowie, Odyn, trzymam kciuki za twoją siłkę. Oszczędzenie baterii jest włączone. Nie, bo kliknąłem przycisk przez przypadek, wiesz? Już się odpaliło. Ile stopni macie? Dużo. Dużo. Tu jest 20 kilka co najmniej teraz. No jest za ciepło. Można trochę coś uchylić, nie wiem co przy tym wietrze. Czy to nam za bardzo nie będzie wiało? Nie. No to zostaw na chwilę, ja będę tym operował. Dobrze, operuj. 2300 ludzi jest na lewie, z ciekawości wszedłem. To może nawet pod rekord podchodzić w życiowy. Krzysztof Prok, dzięki wielkie za piątaka. Bez treści. iPhone też wytnie? No to wiem, że to tak wycinało. Co wycina? No, że te postacie też od jakiegoś czasu wycina. No zobaczyć, czy to gdzieś tam się stało, czy coś. Skandynawia nie będzie szybko. Skandynawia może za rok najszybciej, bo w Skandynawie trzeba jechać w lato. Siemano, fioletowy dziku, dzień dobry. Patriot płaci 5 zł. Pytanie pierwsze. Dlaczego miesiąc zmiotowy przed ślubem? Pytanie drugie, czy komisz się w kubyle? Pytanie trzecie, czy macie wspólne wiadro? Wszystkie pytania na poziomie. Na drugie mogę się tutaj wypowiedzieć. Dzisiaj na przykład się kąpałem w Kobyle. Był taki duży wiatr, ale samemu. Ktoś jest za firanką? Oj, tutaj na pewno nie. Tutaj się nie zrobimy, bo tutaj to takie wypizdowo jest, że... No jesteśmy, to jest typowo taka wypoczynkowa miejscowość i jest całkowicie opuszczona, co robi super klimat. Jutro jest fajna plaża. Nie wiadomo, czy coś na niej będzie, ale sprawdzić trzeba. O,
Ale fajnie wieje. Powiedz Odynowi, żeby w 4K nagrywał. Nie. Nie. Ja też w 4K na wyprawie nie nagrywam, bo to potem siedzisz do trzeciej, żeby to wszystko się wyrenderowało i wrzuca się całą noc. To jest bezsensowne. To jest bezsensowne. Jak wszędzie będzie 5G i będą Mikołaje latały i w ogóle nie wiadomo co, to wtedy można się zacząć zastanawiać nad czymś takim. Zrobicie filmik z obsługi montażu? Raczej nie, no to jest tam, dodajesz ujęcia, przejścia i koniec i docinasz. Tam nie ma rewelacji. Czy jesteś zadowolony z Ryobi? Jakie baterie polecasz? Ori czy zamiennik? Ja mam tylko Ori i jak do tej pory nic się nie popsuło, ale mam tylko wkrętarkę i ten kluczyk udarowy, także ja nie mam za dużo narzędzi. Krzysztof Prok, dzięki wielkie za dyszkę. Odyn, planujesz jakieś poszukiwania w Lubuskiem? Nie planuję. MRU. To jest ten międzyrzecki rejon umocniony, tak? Jakoś tak? Chyba tak. Takich rzeczy się nie planuje. Jak się będzie, to się będzie. Mateusz Kalwaria. Chłopaki, wasze wymarzą następne 20 lat. Jestem ciekawy, jak wy to widzicie. Co do detektorów, to raczej las lub łąka. Daj znaka na priwa. Daj znaka do nas na priwa. To pogadamy. Nie wiem, za 20 lat to nie wiadomo, co będzie. Może nas już nie będzie. GIFy, GoPro Export. Odyn, jaka siła drużyny w Empires? W Diobła. 6 tysięcy prawie. 6 tysięcy. Odyn, w galerii utworzy się katalog. No nie, właśnie obrazy. Się nie utworzył się. Te pierścionki idą na przetopienie. Ja jeszcze żadnego nigdy nie przetopiłem ani nie sprzedałem. Lubię po prostu kolekcjonować sobie znaleziska i jest to dla mnie satysfakcjonujące. O, a jak w galerii, jak oglądasz film, jak przytrzymasz, to się robi spowolnione tempo. Fajne. Czemu saper z wami nie jedzie? Bo on nie jeździ na takie rzeczy, szuka rzeczy współczesnych. Saper szuka sobie historii. Czemu nie trzepiecie plaży Sygnetowej? Bo już tam byliśmy 2 dni. Naklejki w galerii mają być. Gdzie są naklejki? Gdyby była propozycja walki na fejmie, wzięlibyście udział? No tak, zależy, kurde, z jak płacą. Dać sobie obić mordę za pieniądze? Brzmi logicznie. Czy wojsko może rekwirować detektory? Nie wiem. Wydaje mi się, że wojsko może wszystko. W momencie wojny to chyba wojsko wiele może. Pater Past Treasures. Dzięki wielkie za 2 funciory. Czy bluza w zieleni jest opcja? Nie mam pojęcia. Saper czołga się w Wilczym Szańcu. No były teraz odcinki. Już dawno jest w domu. Odcinek z Omisia. No właśnie, może pojedziemy do Omisia. Zobaczymy. Chociaż tam były takie piaski, że tam nie było sygnału za bardzo w Omisiu, ale można sprawdzić, bo po zimowych sztormach to wszystko jest inaczej. Czemu chodzicie w jednej, tej samej bluzie? Skąd takie info, panie kolego? Pokażę ci coś. Tutaj ją mam. Są minimum 2. A nawet w szafce jest 3, ale jest złożona i nie będę robił sobie roboty, żeby to pokazać. Łazisz ciągle w tej samej jednej przepoconej, brudnej, śmierdzi już sztywna jest. Nikt mnie nie wącha. Korsir, te wafle ryżowe z serkiem to pieprzem posypujesz? Tak, pieprz z chili. No co, dobre to jest, ja to bardzo lubię. Dzisiaj na kolację też sobie to zjem. Meksykana o mnie wspomniał, a to nie widziałem. To nie widziałem. W tej Chorwacji to tam głębiej byście nurkowali to sporo, byście uzbierali. No, tutaj dużo osób nurkuje.
Kuba, jak Cookie Ring G3 Pro? Rewelacja, dla mnie jest super hulajnogą. Ostatnio ją wyciągnąłem na 2 dni z powrotem i znowu poszła do piwnicy. Jak będziecie wracać z Chorwacji, podeślijcie nam magnesy. Dobrej nocy, chłopaki, Ania i Paweł. Tylko gdzie? Jeszcze jak? Skąd znasz się z Ostrym? A, to da długa historia. Długa historia. Czy ciągnie cię już na Śląsk? Trochę tak, ale jeszcze 2 tygodnie trzeba wytrzymać. Ciebie ciągnie na Śląsk? No na Śląsk. Po co? Nie ogarnąłeś. O jaki Śląsk chodzi? Kiedy użyjesz Blue Nemo? Nie na tej wyprawie. Ono już jest zakopane tam z przodu koło narzędzi i nie będzie używane. Wymieniają się chłopy bluzami według zasady. Gdzie śmierdzą wszyscy nieczuści kogo. Korsy, powiedz, czy masz w dowodzie rejestracyjnym Ducato w adnotacjach wpisane emisje spalin Euro 6? Nie wiem, czy jest w dowodzie rejestracyjnym w adnotacjach, natomiast jak wejdę sobie w Cepiku, to tam jest teraz klasyfikacja według Euro i wbili mi Euro 6. Także ja w Ducato mam Euro 6. Czemu Odyn nie wziął kozy? Jest koza wzięta. Cyptron, dzięki wielkie za 5 dyszek. Pozdro również. Jest koza wzięta, czeka na fajne miejsce. Na razie jesteśmy w takich miejscach. No, Chorwacja... To miejsce jest fajne, ale no jest. Przyjechaliśmy za późno, wieje wiatr, ma padać całą noc. Jest na razie nieprzyjemnie tutaj. Ona bardziej w Albanii będzie używana, no, tam jest podobno bardziej dziko. Więc będzie więcej takich miejscówek. Ile czasu w busie ładuje się hulajnoga? Tyle samo, co w domu, bo ona jest na 230 V, ma ładowarkę. Ona się długo ładuje. Ja mam tylko jedną baterię i ona jest chyba 2-amperowa, więc ona się ładuje naprawdę długo, to ponad całą noc się ładuje. Można to kupić drugą ładowarkę i 2 ładowarkami naraz je ładować, co dwukrotnie zmniejsza, skraca ten czas. Na razie nie mam takiej potrzeby. Wrzucę sobie ją do ładowania i niech się ładuje. A w jeden dzień ją ciężko rozładować. Naprawdę by trzeba było zrobić te 50 km hulajnogą. Czemu nie pojechaliście do Włoch? No, padła decyzja, że jedziemy tutaj. Ja nie żałuję. Ja mi się podoba. Upsa. Mi się bardzo tutaj podoba. Łażę z nim wszędzie teraz i co chwilę się nim bawię. To jest taka fajna motywacja do poszukiwań, że może ci wpaść drugi taki. Jaki detektor dla 6-latka? Kurde, 6-latek to chyba jeszcze mały, nie? To jakiś taki typowo dziecięcy, z Nocty, ten, jak on się nazywa? GoFind? Swing, nie. Swing. Swing, jakoś dla tak. Dzieciaków Swing. Swing. Są takie typowe naprawdę dla dzieciaków, takie małe, lekkie detektory. Proste. Witam właści kamperologów. Dzień dobry. A widzieliście ten elektryczny rower, na który można jechać tyle, ile się usiedzi? Nie widziałem czegoś takiego. Kto bardziej ekonomiczny, dziadek czy kobyła? Jeżeli chodzi o spalanie, no to kobyła mniej pali. Tak mi się wydaje. Co? Kobyła chyba no mniej pali. No więcej pali kobyła, no. Kobyła? Mniej. No kobyła od tego więcej. Czemu? Dziadek chyba łyknie, aż drugi zbiornik tankuje, nie? Ale ty Webasto non stop walisz, ja przecież nie śpię przy Webasto. No, ja mam mniej więcej, nie wiem, 30 minut rano Webasto włączone i tyle. No, dziadek jest niezaizolowany i ja często siedzę na Webaście bardzo długo. Rozbuchanie, dzięki wielkie za 5 ziko. Wybierzecie się kiedyś na Anglię, jakby się udało zrobić jakieś wypady z wami, seniorem Mercy, może goblinem, niestety bez Mańka. Bo nie ma busa, nie tylko poszukiwania, ale też kamping z rybkami i biesiada. No kurde, jazda na 5 aut to już mogło być za duże wyzwanie i zbyt wiele różnych charakterów do podróży. Mogłoby być to ciężkie. Ale no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Na razie to ja chcę busa skończyć. Bo taki ten mój bus na razie to... No widzicie, jak mi idzie. Ale jak tak się pojeździ nawet w dziadku, to potem jest motywacja do tworzenia go. Bo odkąd była BMW, to już mi się go nie chciało otworzyć. Zresztą to było widać, bo go nie robiłem. A teraz znowu mam taką ochotę. Także wrócę, pewnie znowu coś porobię. Pewnie zanim go skończę, to jeszcze też gdzieś będzie w lato jeden wyjazd. Pewnie czymś, nie wiem czym, zobaczymy.
Natomiast nie mam parcia, że mam siedzieć po 12 godzin i robić w tym garażu tego busa na siłę. Sama droga tworzenia busa ma być już przyjemna. Sama ta droga jest fajna, nie tylko cel, czyli stworzenie busa. Żurawiem po gdańsku. Dzięki wielkie za dychę. Po piątce na głowę za pomysł naprzemiennych filmów. Dziękuję bardzo, żurawiem po gdańsku. Osa, dzięki wielkie za 3 euro. Zacząć chyba chcesz, a nie skończyć. Nie no, zaczęty już jest. Jest izolacja podłogi. Znaczy izolacja to jest tam tylko trochę. Dzień dobry, Maniek. Awe. Co z Albanią? Nadal jest za Czarnogórą, jak się patrzy od Chorwacji. Nic się nie zmieniło. Pojedziemy z czasem, powoli jedziemy w tamtym kierunku. Natomiast jak się trafiło taką fajną plażę, to szkoda się nie zatrzymać. Zobaczymy. No na razie tak sobie po godzinkę, dwie godzinki dziennie wzdłuż wybrzeża jeździmy i codziennie jakaś plaża wpada. Jak się podoba architektura Chorwacji? No jak wszystkie te takie kraje bałkańskie, taki mają swój klimat. Wszędzie ciasno, małe miasteczka. Fajnie, ja lubię. Ja Chorwację bardzo lubię. A teraz jeszcze jak wjedziemy w Dalmację, to już w ogóle będzie pięknie. Orebicie, nie Orebicie, Korczule. Może na Korczule popłyniemy. Chwar trochę też jest. No, ale kurde, to tak, to znowu będziemy samą Chorwację. Więc prawdopodobnie po prostu lądem. Pan Jan wpłacił 5 zł. Ktoś chodzi obok busa. Widać za głową Odyna. Bebok. Kiedy wracacie do kraju? No ja będę pod koniec miesiąca jakoś wracał. 22-23 marca będę wracał. Odyn, nie wiadomo, nie ma czasowych ram. Ile litrów ropy pali dziadek w trasie 100 km? Nie mam pojęcia. Webasto zaburza spalanie. Ja też tego nie liczę, no bo jak to liczyć, jak Webasto chodzi? Na kompie nie ma spalania podanego, więc nie wiem, po prostu nie wiem. Leje, spali tyle, ile się wleje. Co myślicie o dwa gałgany na Bałkany? No spoko nazwa, to jeden z najbardziej lajkowanych komentarzy był wtedy. Jak się pokłócicie, to wcześniej wrócisz? Myślę, że nie. Myślę, że nie wyobrażam sobie sytuacji, że dwóch dorosłych ludzi może się pokłócić tak, że się na siebie obrażą. Jeżeli znudzi nam się jeżdżenie samemu albo coś nam nie będzie pasowało, to się po prostu człowiek rozjeżdża na parę dni i tyle. Tutaj nie ma obrażenia się i wracania do kraju. Byłoby to bezsensowne. Czy dzięki temu, że rzucacie odcinki na przemiennie, doszła Ci znacząca ilość subów oraz wyświetleń? No, z 2000 subów przyszło. Wyświetlenia też są w porządku, nie? Po 70 tysięcy to jest bardzo dobry wynik. To są wyświetlenia marzenie. Co tam z tyłu się rusza? Okno jest otwarte i firanka trochę chodzi. Co, omijasz moje pytanie? Nie widziałem Twojego pytania, panie Michale. Możesz zapytać jeszcze raz. Czy porzucone Ducato nie ciśnie Ci na psychikę? Ani trochę. A co się z nim dzieje? Jeźdź woła? Stoi sobie i czeka na swoją kolej. Dziadka trzeba swapnąć na M57. Kurde, fajnie by było. Naprawdę, mieć ten silnik w busie, to ja bym chętnie go do Ducato wrzucił. Teraz to już nie chcę. No to teraz nie dostaniesz odpowiedzi. Zainscenizujcie bójkę między wami. Złapiecie większą oglądalność. Podziękuję za takie reżyserowane rzeczy. Co jest reżyserowane? To
ten jak się obudził. Ktoś pisał, żebyśmy się pobili pod kamerę i wtedy będą wyświetlenia. On to... Ty chami! A nie, bo ci zdejmą jeszcze tego streama za jakieś, nie wiem, przewód. Michał napisał, że tęskni za mną, bo już nie ma darmowego pracownika. Ja nie na fochu, tylko ja nie mam internetu u siebie i ja muszę trochę popracować. Tak samo jak Kuba. Rewelacja, płaci 5 zł. Kiedy przestraszyłem się Beboka, spotkałem go wracając z grillem wieczorem w ogrodzie działkowym, nawet z jakiegoś busa. Co? Co? Dziękuję, rewelacja za piątkę. Nie zdążyłem. Czy Odyn wybiera się do Anglii? Tak. Pan Klops. Odyn, jak trafiłeś do tlenia? Przez Sapera i Jarka Rutynę. Sebowy, dzięki wielkie za dychę. Pozdro również dla ciebie. Chłopaki, co u seniora? No, senior się łopcioł. Będzie na następnym odcinku, także zapraszamy na następny odcinek. Ciulnij mu jak Muran Najmanowi. Na TikToku mi się wyświetliło. Jaki mikrofon polecasz do telefonu, do kręcenia na YouTube? Nie mam żadnego mikrofonu do telefonu, Odyn też nie. Nie kojarzę żadnego, bo nie używam też, nie? Jak ja nagrywam GoPro, to nie mam dodatkowych mikrofonów. Natomiast, kurde, oglądam cały czas sobie tego DJI Osmo Pocket 3. Podoba mi się ta kamera. Nie wierzę, że ogląda to 2800 osób. Widzisz, panie Michale? Nie zadawaj pluszu wrzątkiem, Boże. Ten sygnet to mój. Kiedy się zgłosić po odbiór? Halo, odbiór? Corsair ci nie da. Patrz, jak mu się świecą oczy. Patrzcie, no. Patrzcie. Jaki sygnet? Nie wiem, o czym mówisz. Nie no, ja uwielbiam sobie nim kręcić. To jest moja ulubiona zabawa teraz. Pocket 3 naprawdę warto. No właśnie widzę, że to takie bardziej... Takie fajna, idealna, taka wyważona... Wywrócisz się na głupi... głupią twarz i ci się złamie. No właśnie, może się złamać, ale telefon też się potłucze, jak się wywalisz na głupi ryj. Odyn jest bucem. Kasia, ty żeś jest bucem. O, zabolało. Nie wolno tak. Bucniara. Kiedy oddasz ten kieszonkowy zegarek? Nie wiem, o jaki chodzi. Kiedyś było, że ukradłem jakiś zegarek z kąpieliska. Kto? Ktoś sobie robił i tak się przyjęło na czacie, że do dzisiaj mam pytanie, kiedy oddam zegarek. Czy wspomniałem już kiedyś, że pracowałem w Decathlonie? Nie wspominałeś nigdy, ale dzięki za piątaka. BNT aktualnie tym nagrywa i jest super. O, no to muszę obejrzeć najnowszego BNT, bo nie oglądam już od jakiegoś czasu. Na wyprawie generalnie. Właśnie Corsair jest buc, napisał Michał. Sam Michał, bo jesteś bucem. Dobrze. A to twój znajomy? Tak, to jest Michał Mechanik. No to fakturę mi wystaw na znalezione w wodzie. Poszło już. Poszło? Chyba tak, już z tydzień temu poszło. Już mówił, że jesteś gówno niepłatnik. Już takie opóźnienia. A Michał termin wystawia krótki. Za pieniądze za opony oddaj, a nie... Nie no, Tymon, chyba weź napisz, czy dostałeś pieniądze za tą fakturę. Tombak z odpustu? Nie no, czuć, że to jest złoto. Nie ma prób, ale to czuć od razu, że to jest złoto. To jak zobaczyłem wtedy w sicie, jak to błysnęło, to zamknęłem od razu oczy i krzyczałem po Odyna. Nie zalewaj plusza w rządku. Pożywa, dzięki wielkie za 10 funciorów. Nawet zapłacona już jest, dostał. Michał to hejter typowy. No tak, tak. Pomyślcie o numerowaniu odcinków, będzie łatwiej. Tak. Odyn ci przetopi w tym kodle, co kiedyś kupił. A ten kocioł był z Wewora. Ciekawostka. Michał Szypulski, ty jesteś bus. W Wieruszowie policja szuka Corsaira? Nie, nie, nie. Ja już raz siedziałem z tyłu w tym busie radiowozie z 15 minut i podziękuję. Więcej nie chcę być w radiowozach z tyłu przetrzymywany.
Nigdy więcej szczypawek na C1.9? No to nigdy więcej szczypawek. Odyn, cwaniaczy, Corsair jest ok. No to wyskakuj z piątaka. Od razu się ludzie poznają. Zabuli, jak nie będzie złoto. Nie, no to jest złoto. To nie ma możliwości, że to nie jest złoto. Nie ma takiej. To widzisz. Weź go, połóż tutaj. Zobacz, wilk! Zobacz, wilk! Corsair, pożycz stówę. A oddasz? Zaloguj się do życia, a nie cały czas na telefonie. Potem popracujesz. W Wieruszowie sąsiad sprzedaje dom 2 miliony. Nie stać mnie. Czy będziecie kiedyś na poszukiwaniach w Niemczech? Ja tam nie lubię Niemcowni. Czy oglądam Majstra? Czasem mi się zdarzy obejrzeć. Wiadomo, że takie te najpopularniejsze odcinki oglądałem, ale na co dzień nie. Teraz to ja nic nie oglądam. Odyn, jak jest w Polsce, jest Supernet i tak tylko w 1080p. Bo to nie chodzi o internet, to chodzi o to, że urządzenia sobie nie dają rady z przetwarzaniem tego. I poza tym naprawdę ułamek z Was skorzysta z tego 4K. I dla ułamka z Was po prostu jest to... Nie dodaje się, po prostu się nie dodaje. Co? Koza, dzięki wielkie za 6... Co tak na mnie popatrzałeś? Stało się coś? Nie! Boże, nie. Kuba, jesteś tu ze mną? Michał mi zrobił pewne zdjęcie, aż mi się ciepło zrobiło. Jakie? Kurde, lepiej nie mówić publicznie, ale z zarobkami, zobacz. No i tak, bardzo kurde, dobrze. I bardzo dobrze, niech mu się wiedzie. Ale czemu ci teraz to wysywa? Nie wiem, bo pewnie teraz to policzy. Chyba się chce podbudować. 8K poproszę. Corsair, jesteś ok. Dziękuję, Karol. Też jesteś ok. Czy Odyn inwestuje w kryptowaluty? Tak. W czarne łabędzie. Do mnie ktoś pisze. Nie, no do mnie teraz. Jakoś Corsair daje radę, jak jest w Polsce 4K, bo ja... Co z Was za poszukiwaczy, jak nie wozicie ze sobą kwasu do sprawdzania? Marni poszukiwacze! Marni! Używacie jakichś storage boxów do wideo? Nie mam żadnych boksów. Nie to, co te zetki, ha, tfu. Dziewięć to jest zet, czy nie? Nie wiem, ja się nie znam. Ja też się nie znam z tego. Także nie mam pojęcia. Czemu nie ma licznika donate? Ile już jest? Może jakiś cel? Bo nie ma żadnego celu, nie ma niczego. Jak ktoś chce, to coś tam wrzuci, jak ktoś nie chce, to nie. A cel jak jest, to trzeba na coś konkretnego zbierać. Mi na razie jest dobrze, jak jest. Także nie ma żadnych celów, na nic nie zbieram, nie robię zrzutek. Jak ktoś chce, to coś wrzuci i tyle. Na ten moment, tak szczerze, to bardzo dobrze mi się wiedzie. Co pokupiłem, to mam pokupione. Mogę przeczytać to na głos? Mogę przeczytać to na głos? Będziesz wiedział co. Będziesz wiedział co. No mów. Nie. No nie widzę co. Nie wiem, o co ci chodzi. No skąd mam wiedzieć? To co ja ci w myślach czytam? Patrzcie, jak się oburzył. Dzięki, Marcin, za piątaka. Czy wybierzecie się kiedyś do Grecji? Co ja ci ale samemu. Co? Od was ktoś wykopał tego nie wybucha w Rybniku jakoś, jak po Raciborzu pojechałeś do kuzyna? Nie rozumiem zupełnie.
zbyt ogólne pytania. Ja do kuzyna bardzo często jeżdżę. Masz mi czytać w myślach. Czemu seniora nie wzięliście? Nie wiem, no senior nie chce jechać za bardzo za granicę. On lubi Polskę. Kiedy przeszczep zakali w Turcji, ja to bym bardziej wyciął te włosy, żeby ich w ogóle nie było. A ja nie mam zakoli, mam idealną linię włosów. Tak? No zobacz. Idealne. To ja mam chyba lepszą. Mogę reklamować McDonalda. Krosir, pytanie techniczne. Jaki solar i akumulatory by ogarnął przez 10 godzin dużą lodówkę w busie? Taką jak ma senior. Nie wiem. Tu by trzeba siąść i policzyć, jaka to jest lodówka, ile watów bierze, jak często się odpala. Lodówki to jest temat rzeka. Jaki zakolak? Sam jesteś zakolak. Ty musisz trochę agresji w sobie mieć, no. Już było dobrze. A było już tak dobrze! A jakby już się prawie na mnie krzykłeś, jak powiedziałeś, że miałem, ale że nie czytasz mi w myślach. A jakby się Michał obraził, to gdzie bym za darmo pracował? No. Kuba, pojawiły się zakola, odkąd zaczął... Boże... Muszę doczytać do końca, zanim zacznę czytać początek. Linia włosów V. No i bardzo fajna. Masz mega zakola? Co ty gadasz w ogóle? Masz spoiler na głowie. Nie. To nie są zakola, to jest po prostu idealna linia włosów. Odyn ma 174 cm wzrostu. Krzysiek, nie wiem skąd masz to. Ja też zapisuję takie rzeczy w notesie. Tak. Mam przedramię 39. Skąd mam widać? A nie, nie trafił. Popraw grzywkę. Patrzcie jacy. Co ty tam będziesz? Co? Ups, ups. Ty średnio masz dystans do siebie. O mnie chodzi czy o Kuby? Czy o Kubę? Kuba ma dystans bardzo duży do siebie. Ja nie mam wcale. Jedyny dystans to jest pomiędzy moimi włosami tutaj w tej linii. O, zobacz jaki duży. Czy wiadomo coś o nowych cewkach do Wersy? No, może będą niedługo, nie? Soft wyszedł, to może i będą snajperki. Widziałem już tą snajperkę, ale no, nie chcę nic więcej mówić, bo ja nie jestem producentem, nie jestem konstruktorem, nie ja Splendor będę przejmował. Miałeś nosić wąsa. Ale leci to. Przecież noszę wąsa. Krytyk, dzięki wielkie za dychę. Jesteś pewny, że mu dziękujesz? Ja po prostu na coś innego. Ale on... Kuba ma dystans do budowy busa. O, widzisz? Czekajcie. Z profila podobny do Trumpa? Odnośnie tego donata. Mam tu fajne zdjęcie. Odyn, ile w lapie? Z 8 giga RAM-u. Tak. Miała być zdziwiona mina na miniaturkę. A wyszło to co ten? Wyszło jak wyszło. Masz skradziony zegarek pod lewym zakolem. Nad kole się mówi, nad kole. Aktualnie według was bardzo dobry wykrywacz do drobnicy to Manticore, Deus 2, Equinox 600, Equinox 700, Equinox 800, Equinox 900, Versa, Atrex, Alter. Jezus, tyle tego jest, że to się... Dzięki, Daniel, za dychę. Dzień dobry, Michale. Mój kompanie ze studiów z Jaworzna. Goblin nawet przyszedł. Dzień dobry, Goblin. Siema, Goblin. Dzień dobry, Dawidzie. Zaraz 3000 widzów wbije. No dzisiaj chyba rekord jest, życiówka. Ile jest teraz? 2800. I się trzyma. Warsaw, dzięki wielkie za pizziko. Oglądam Cię od czasów Stilo i bardzo się cieszę, że w życiu Ci się układa. Trzymam za Ciebie kciuki. Janek K. Zapisuje Ci pineski w Google'u? Ja zapisuję. Ja różnie. Tylko, że ja mam kurde kilka kont na Google'u i mam tak, że mam na jednym jedne, na drugim drugie i nigdy na to nie patrzę, jak jadę i zapisuję, nie? I to mi wkurza trochę, bo potem na kilku różnych kontach mam te pineski.
Dlaczego nie rzucacie magnesem? No bo co magnesem znajdziesz? Złom. I co, potem wozić ten złom ze sobą? Na wyprawie, jak tutaj w dziadku na przykład jest upchnięte wszystko dosyć mocno, to gdzie jeszcze tu złom kolekcjonować? Takie rzeczy to się fajnie kolekcjonuje, bo mają miejsca zajmują, czy monety. Ale taki grubszy złom, no to trzeba by od razu wywozić albo w Polsce bardziej szukać. A tutaj to nawet nie wiadomo, gdzie ten złom sprzedać. Zresztą po co? No nie, no jakoś mnie to nie jara, po prostu. Kiedy wyzwanie 365 dni? Ja już mam wyzwanie od 6 lat. Dzień dobry, dzięki wielkie za piątkę. Cześć panie, może mi się pierwszy detektor, ale nie mam zbytnio kasy, to byście polecili, albo może macie odsprzedać jakąś... Używany detektor. X5 poszukaj na OLX-ie. Jak naprawdę szukasz bardzo budżetowej wersji, no to używane i najtańsze, co się da. X5, nawet jakiś kanarek, jak będzie w dobrej kasie. Ale kanarki to już taki archaiczny sprzęt. Łobuz. Skończy się policją. Marek B. Dzięki wielkie za 5 ziko. Witajcie chłopaki. Pozdrowienia z Międzyrzecza Podlaskiego. Odyn, czy planujesz chiptuning kobyły? Crosshair wcale nie masz za coli. Nigdy o tym nie myślałem. Ja bym zrobił na twoje miejsce chipa lekkiego. Bo spalanie się zmniejsza. I to tak... Na żywotność silnika? Nie wpływa. Bo to wiesz, oni ci dostrajają konkretnie wtedy pod twój silnik wszystkie mapy. Ile to kosztuje? Różnie, zależy u kogo. U Michała? A Michał nie robi chiptuningów, to by trzeba mieć hamownię. Zacznij. To nie jest takie proste zrobić chiptuningi. Powiedział mi zrób, no to wystarczy zrobić. Słuchaj, to nie jest takie proste. To nie jest taka prosta sprawa. Nie zrobię. A czy Jarek tam coś podrutował tam przy tym... Dzięki wielkie Betula. I Jarek coś podrutował, zamalował tam ten zderzak z tyłu, coś tam... Coś, ale to już dawno temu było. Na dobry szampon na zakola. Tu nie szampon potrzebny, tu Turcja. Wakacje w Turcji. Dorota, dziękujemy. Chłopaki z okazji Dnia Mężczyzny najlepszego. No, dziękujemy. Siemano, HG Fun. Ognisk nie można palić w Chorwacji, czy był już grill? No, na razie nie ma czasu i miejsca. Na razie nie ma czasu i miejsca, ale będą ogniska. Chociaż koza też pójdzie w ruch. Niby nie można tu palić ognisk, ale kurde, po sezonie czemu nie? To raczej w sezonie ten zakaz jest. Ja sam nie wiem, nie szukałem u źródła. Co to jest Duda Box? Kojarzysz? Mam założyć Duda Box, cokolwiek to znaczy. Nie mam pojęcia. Duda Box. Kiwi kompletnie. Aha, dobra, to jest takie coś do tuningu, niby takie magiczne coś, że zakładasz i masz mocniejsze auto. Czy to działa? Ja chcę takie magiczne coś. Ale lepiej jest zwykłego chipa zrobić, ktoś dostroi ładnie silniczek i będzie mało, będzie i mocniejszy, i będzie mało palił przy takiej wolniejszej jeździe. I to serio jest potwierdzone, że to mniej pali. To Kiwi testował i u nich chyba z 9 litrów zeszło na 7, coś takiego. Krzysztof G. Wszystkiego najlepszego, szczęścia, pomyślności, dużo pieniędzy, krewetek, kalmarów, czego sobie tam wymarzysz? No, Michał pisze, że Duda boksy nie działają. Mi też te boksy się źle kojarzą, że to takie raczej... Można prowadzić poszukiwania wokół działki Makłowicza. A to czemu Renault nie daje już takiej najlepszej mapy na ten silnik, żeby najmniej paliła? No ja wiem. To jest bez sensu. Zabinio wpłacił 5 zików. Witam panowie. Pytanie do Odyna. Czy był może w miejscowości Karolewo? Nie byłem. Może być ciekawym miejscem dla was po II wojnie światowej. Nie mamy zgód. A zresztą ja na przykład w ogóle mnie II wojna nie interesuje całkowicie. Chip, koniec gwarancji, a ja tą gwarancję mam. Bo seryjna mapa jest zrobiona ultra bezpiecznie. A można ją trochę podkręcić i mieć mniejsze spalanie. No ale Kuba przed chwilą powiedział, że to nie ma wpływu na żywotność silnika, ja mu ufam. No jak sobie dowalisz taką, wiesz, skrajnie... Ale ja chcę taką dobrą, żeby mniej paliła, no, był mocniejszy, sobie różne stage'e wgrywać, nie? Ale ja nie się nie znam na tym, to po co mam to wgrywać? No bo jak sobie wgrasz taki ekonomiczny, to masz nadal bezpieczną mapę, a mniej pali. Albo silnik ci wybuchnie. Masz mi dać sygnet jako pierścionek zaręczynowy. Co zrobię z tym sygnetem? Nic, będę go miał.
No, będę go miał, no. Zostaw mi sygnał. Krzysiu, dzięki wielkie za 5 ziko. I jeszcze ja. E, 21.20 to już piwka poszły. Żona zła, jutro do roboty, w poniedziałek to trzeba się wyżyć to. Jeszcze piątkę ci kopsnie. Oryginalna maja zrobiona pod kolonią. Ja był humor poprawiony, bo wiesz, pokazał właśnie przed kilkoma tysiącami ludzi, jakim jest gagatkiem. Łobuz, po prostu łobuz z natury. Spotkaliście jakiegoś detektorystę w Chorwacji? Ja spotkałem jednego, Marko, właśnie w Omisiu. I to był jedyny, którego spotkałem. Ja sobie nie wyobrażam takiego wieczoru, żeby... Nie wyobrażam sobie takiego wieczoru, żeby komuś przelać 5 zł. Nie, nie, naprawdę. A mógłby napisać na czacie, też byśmy... Musiałoby się naprawdę źle u mnie dziać. Diablo 1 czy Diablo 2, Kuba? Co to jest D1 czy D2? Deus 1 czy Deus 2. A zależy do czego. W wodzie Deus 2 jest spoko. Śmieje się jak świnia. Okay. Ale do takich typowych śmietników to bardziej wolę Deusa 1. I na cewce eliptycznej taki jest fajny. Na pizzę z sosem totkowym. Dzięki wielkie, Edo. Sos totkowy. Jest ktoś na czacie, kto użytkuje G20-340i? O, Michał już szuka nowego auta. Mister Bezgłowny płaci 10 zł. Chciałbym się przyjechać śladami dwóch gałganów z Bałkanów. Zrobicie proszę mapkę z miejscami, które warto odwiedzić w Chorwacji. Udostępnijcie. Po filmie Odyna byłem w Murter i to była jedna z lepszych decyzji, jaką podjąłem. A ja nie mam pojęcia, co to jest Murter. Czekaj. To Murter? Chyba tam, gdzie te rzymskie ruiny. Chyba tak. Czekaj, my jeździmy kompletnie na pałę. Po prostu jedziesz sobie wzdłuż wybrzeża. Tą jadrajną magistralą, jakoś tak się nazywała ta droga. Ona się ciągnie do samego Dubrownika i tu wszędzie, każde miejsce, gdzie się nie zatrzymasz, jest fajne. To jest fajne w Chorwacji. A ja na Murter nie byłem nigdy chyba. Ja tam byłem. Ile kosztują te spodnie elastyczne? Teło? 200 chyba. 220 jakoś tak. Jakoś koło, nie wiem, ja mam za darmo, więc nie wiem, ale koło 200. Mateusz, dzięki wielkie za dychę. A może byłem tam? Pytanko, wybierasz się kiedyś z Edynem na Tamizę? Na razie nie, na razie nie. A byłem, Tisno, pamiętam, byłem na Murter, byłem. Byłem. Jak zrobię busa, bo to na Tamizę już fajnie jest dużym busem jechać, żeby mieć wszystko do ogarnięcia się w środku. Bo jednak się w centrum Londynu głupio kąpać na zewnątrz przy klapie w T4. Tak, Pirować to było to takie stare miasto, po którym tutaj się zatrzymałem autem, łaziłem sobie, tam ten kościółek, to wszystko. I potem pojechałem, tak, to kojarzę to, kojarzę już, kojarzę. No cały archipelag, ta wyspa Pag jest fajna, taka, no klimat taki niepowtarzalny, te skały. Krzywe kolana w płacie 5 zł. Dla jego kolana nie działają, czy już działają? Nadal nie działają. Zdradzę ci sekret, kolana zaczynają nie działać w momencie, gdy długo masz je zgięte mocniej niż 90 stopni. W momencie, gdy chodzisz i nie zginasz ich tak mocno, to jest okej. Okay. Pozwoleń chyba nadal nie dają na Tamizę. Nie, nie dają. Dziwny te lajdy. A Manik dzisiaj piękną rzecz znalazł, ale nie powiem. Dziwny to jest, żeby sobie pogadać po prostu tak na luzie. To nie jest, tu nie ma być merytoryki i tak dalej. Gdzie? Tu musisz właśnie być jak profesor na wykładzie aktualnie. Tak. Bo ludzie niektórzy, przede wszystkim ci, którzy tak pasjonują się tą historią, oni myślą, że te filmy są, muszą być ekstremalnie merytoryczne. To jest to właśnie tworzone na luzaka dla luzaków, a nie dla pospinanych tak ktoś... z miotłą w dupie ludzi. No, my nawet nie wiedzieliśmy, gdzie my jedziemy na dobrą sprawę. To ma być spontan i wtedy jest ciekawie, a jak się wszystko zaplanuje, tu zrobimy to, tu to, tu to, to potem raz, że to nie wyjdzie, a dwa, że połowę rzeczy sobie zaspoilerujesz. Jedziesz tak w nieznane i tyle, i co będzie, to będzie. Jak chcecie takie filmy o historii, to sobie włączcie tam TVP Historia, czy tam jakieś historia, coś tam. Czy weźmiecie
pomeczka na poszukiwania? Om nom nom am nam nam nam. Nie wiem, o co chodzi. Moglibyśmy wziąć, co to szkodzi. Nie, ja nie chcę. Śmierdzi te czwórka naprawdę? Jeszcze jak? Jeszcze jak? Tych klimat, to jest klimat, to się mówi klimat. Tutaj panuje klimat. Gęsto tu jest. No. Jedzenie dobre czy drogie? Jedno i drugie. Adi, dzięki wielkie za piątkę. Siemaneczko ekipa, pochowaliście na tej plaży w Ninie? Ja ją robiłem latem i wychodziło naprawdę fajnie. No, byłem na tym Ninie, dokładnie tam... Pogoda do dupy. Pogoda do dupy i po sezonie kompletnie nic. A tam nic nie wypłukało, no bo... Znaczy za krótko tam byłeś, nie? Bo to było tam, gdzie spaliśmy. Nie, byłem przez 30 minut na tym i ani sygnału jednego. Dla jego na operację kolan. Dziękuję. Operację raczej trzeba będzie zrobić, zobaczymy. Chociaż nie jest to wymagane. Lekarz powiedział, że jak ból jest do zniesienia, to mogę jeszcze tak chodzić, że to się nie psuje od chodzenia. Odyn. Masz Odyn na dobrą pizzę? Pytam poważnie. Nie mam zamiaru trochę urządzić, udekorować busa od środka? Nie masz czasem myśli, że śpisz w busie zamiast w kamperze? Ja dziękuję, ja naprawdę nie potrzebuję, a jeżeli chodzi o urządzić busa od środka, ja się dobrze nim czuję, nie mam tak. Takich myśli. No, trzeba gdzieś kiedyś kwiatka w rogu postawić. Jak będzie skurczyka. Jakaś baba kiedyś w przyszłości, to se udekoruje to. Ja jestem chłopem, nie lubię jakichś kwiatków dawać nie wiadomo gdzie i tak dalej. Ma być prosto jak w szpitalu. Kwiatki mi tam potrzebne, tylko spadać będą, mi się będę wkurzał. Opowiadajcie coś o Chorwacji, jak już tam jesteście. No, to nie jest też głupie, żeby trochę bardziej poopowiadać o tym. A co ja mam wiedzieć? Czytać na Wikipedii ten coś tam? No czytać Wikipedię sobie. No, okej, rozumiem zajawki. Tu w Zadarze mieszka tyle i tyle osób. Urodził się tu Józef Stalin i poszedł na coś tam. Bardzo fajnie. Nie, no rozumiem. Tam takie wzmianki są fajne. Ja zauważyłem, że jak miałem ten film, który się tak dobrze obejrzał, to tam trochę wstawek z historii było, coś tam ten i to tak trochę tego i przykuwało to uwagę widza. Ale to nie jest coś, czym byś się chciał w życiu zajmować. Ogarniasz coś takiego, wstajesz rano i czytasz o jakiejś plaży, na którym jedziesz szukać? I no tam nie, mówisz nie. Jakieś historyczne wzmianki o tym, że była tu bitwa. W Simplex Light na początek na plaży, ewentualnie lasy, chodzi o szukanie drogi. Jak najbardziej. Spoko. Tu jeszcze było pytanie o Simplexie Ultra. No ja bardzo lubię Simplexa Ultra. Byłem nim zachwycony w wakacje. Simplex i Ultra, i Light bardzo fajne. Polecam wypożyczanie w Odyńcach. Zadzwonić 730-127-125 od poniedziałku do piątku i poprosić młodego o wypożyczenie, żeby sobie przetestować. Jak wam się spodoba, zakupicie, to nie płacicie nic za wypożyczenie, a jak wam się nie spodoba, to zapłacicie sobie za wypożyczenie wielkie. I tyle. Pokaż jeszcze raz to zdjęcie Angry Birdsa? Nie wiem. Ja też nie wiem, o co chodzi. Chyba o te, takie wiesz to. A. Nie wiem, ale ja tego tak wiesz, no. Nie nazwałem. No, także to jest fajna opcja. Wypożyczycie sobie trzy, na przykład, nie wiem, dwa detektory, jak któryś z nich sobie kupicie potem jako nowy, to nie płacicie w ogóle za to wypożyczenie, nie? Także to jest fajna sprawa. Prezesie, dzięki wielkie za dwie dysze. Pompeczek to piesek, który bardzo lubi szukać i znajdować fajne rzeczy. Dzielnie śledzi wasze poczynania. To spoko. Ale kurde, niektórzy podróżują. Andrzej przecież z Patrycją podróżują z psem i nie mają żadnych problemów jak jeżdżą. Tylko jeżdżąc samemu z psem na przykład, no to wiesz, to co, zamkniesz psa na parę godzin, jak idziesz na poszukiwania, wiesz, w dwie osoby. Zacznijmy od tego, inaczej, że same te certyfikaty weterynarzy ta, na te szczepienia, wszystkie książeczki. Jak ja widziałem, jak Bartek od Karola miał przeboje z tymi parówkami. Boże, tyle pieniędzy tam na te psy szło, żeby mogły przejechać tam i z powrotem. No może TV będzie kiedyś, natomiast no... Jak ci się mieszka w T4, czy wystarczyłby ci taki kamper? Na lato spoko. Na lato jak najbardziej. Ale tak jak teraz, no jest problem, żeby się wykąpać, bo się kąpiesz na zimnym, więc czasem skoczę sobie do kobyły, jak jest cieplej i nie ma wiatru, no to kąpię się tu. Natomiast problem jest w prysznicu zewnętrznym, bo tu jest tylko zewnętrzny. Ja sobie dawałem radę i bardzo dobrze.
Bardzo dobrze mi się w tym aucie żyło. No ale wiesz, lepiej mieć taki zabudowany, nie? No, ale tak. Na lato niczego tu nie brakuje w takim kamperze. Kuba, rozumiem, bo nie kojarzy mi się ze stajnią Rutusa, ale że ty Oden nie wziąłeś potestować wersji na Bałkany. Jak Deus działa dobrze. Co, ty taki zakatarzony? Nie, nie jestem, chyba że po dzisiejszym dniu, ale nie czuję, żebym był jakiś zakatarzony za bardzo. Dlaczego nie robi się filmów w 4K? Za dużo renderowania, za dużo przesyłania, potem problem z internetem, żeby to wrzucić. Na wyprawie ciężki temat. Odyn, niedługo 400K, może jakiś specjal? Specjala to mogę z Biedronki wziąć. Tak się stara dla widzów. Dla jego. Dla ich. Nie, jak to powiedzieć? No tak, to się stara dla ich. Dla ich. Za darmo to uczciwa cena. To jest zawsze uczciwa cena. Chyba że masz pracować to za darmo, to nie jest uczciwa cena. Specjal będzie na ten. Na milion. Czyli nigdy. Zapożyczenie się nie płaci, klient ma prawo zwrócić towar kupiony na odległość, jest na to 14 dni, jeżeli towar jest nowy, a nie użyty. No natomiast jak uszkodzisz ten towar podczas używania przez te 14 dni, to również prawo jest takie, że no, będziesz musiał za to zapłacić, nie? Nie jest tak, że pożyczasz sobie detektor, zepsujesz go i wyślesz go za 14 dni. Tak to niestety nie działa. Także to, że możesz sobie wypożyczyć 3 detektory na przykład albo 2, porównać sobie, jak masz jakieś wątpliwości, a potem kupując którykolwiek z nich nie płacisz w ogóle za to wysyłanie, za to wypożyczenie, no to jest spoko opcja, nie? Dziś mamy roast. Tam roast. Odyn, a tablica znajdek miała być w busie. Coś tam kiedyś będzie. W jakiej apce robisz filmy? Kinemaster. T4 to 2,5 150 koni. Jakie ma spalanie na trasie? Tak, to ten silnik, ale spalania nie znam. Ja na trasie T4 paliłem 6 litrów we Włoszech. 5,5-6 litrów, ale jeździłem 60-70 km na godzinę. No to tak, z 8 to na spokojnie. Gdzie teraz jesteśmy? Sukosan, kawałek za Sukosanem, miejscowością. Sukosan. Sukosan, no. Szukosan to się chyba, Szukosan. Bo to jest to S, ale Sikosan. Z falką. A wiesz, że to ma tu francuską lilijkę? Będzie kolejne okno dachowe u Odyna. Będzie, no. Że ja się przymierzam kiedyś... Tak. Przymierzam się kiedyś do tego, że zostawię na dłużej kobyłę u kapitana i tam dużo rzeczy porobię. Ej. Albo u Kuby. Kapitan ma większą renomę. Ja jak wracam, to u siebie pierwsze co teraz, to wlatują okna dachowe i trzeba będzie wtedy poszukać jakiegoś panela. Ale panel się już dobierze do okna, nie na odwrót. Kiedy coś będzie więcej o nowej ustawie? Sam czekam, nie mam pojęcia. Ładny jest. No wiem. Ładny. Też mi się podoba. Kurde, jest naprawdę taki, że cieszy. Niby mniej warty niż obrączka nie jedna, ale to jest zupełnie co innego. Obrączka tak nie cieszy. A co z autorskimi prysznicami od Was? Będą w sprzedaży? Będą. Po powrocie będą, bo ktoś je musi zrobić. Ten ktoś siedzi tutaj. Także dopiero po powrocie z podróży będą te prysznice. I wtedy je zacznę składać. Prysznice będą zaraz po busie. Także momentalnie. Nie, od razu lecą. Już są rzeczy pozamawiane i trzeba będzie poskładać. Siema Adi. Sukosanie, duży port jachtowy, możecie zajrzeć. No, byłem w tamtym roku, byłem w tym porcie. Już go przejechaliśmy. Weź wersję do wody i na plażę. Nie wziąłem ze sobą wersy, bo niestety na tą chwilę nie ma sondy do poszukiwań w wodzie. Inaczej, jest sonda, z którą dałoby się chodzić w wodzie, ale nie jest to komfortowe. No.
Ja czekam na sondę snajperską, która nie będzie zachowywała się jak bojka. Co do Simplexa, ultra w słonej wodzie? Ultra w słonej wodzie słabo, bo to jest jednoczęstotliwościowy detektor. Jakbym miał już do wody jakikolwiek detektor kupować, to na tą chwilę najtańszy to jest Skor albo 600 Equinox. Tylko że ten 600 Equinox no ma ten mankament w postaci tych sztyc. Ze wzmocnieniami nie musiałbyś to kupić, bo jeżeli chodzi... Co? Co za... Dobry wieczór, super wyglądacie. Dziękuję. Coś tam gadałem, ale tam się... Rozmarzyłem się po tych donate'ach. Grunt na zero pewnie w Simplexie i próbować zjechać z czułości, ale szału nie będzie, nie? W słonej wodzie. No. Tym bardziej w tak mocnej jak tam na Teneryfie. Coś tam jeszcze gadałem. Skor albo Equinox 600, no. Takie najtańsze. A tu masz platynkę? No, tu jest platynka. Ale platynka w ogóle wrażenia nie robi, nie? Platynka robi wrażenie wagą. Jest naprawdę ciężka. A tak, ale ja bym się od razu kapnął, że to jest drogie, jakbym to znalazł. Gotuj więcej. No, będzie pewnie gotowane. Kurde, Adi, ja sam nie wiem, gdzie my jesteśmy. Kawałek za Sukosanem, zatem... już patrzę, gdzie to jest. Gdzie my teraz jesteśmy? Pakosztane. Jak tu fajnie to wygląda, jest jezioro wzdłuż i zaraz morze. Nasza firanka jest nawiedzona. Król Elirio. No, nawiedzona firana. Maris Sia. Czy kiedykolwiek dobiło będzie... 3000? Nie, jeszcze. Kurde, jeszcze stówka do 3000 i będzie rekord. Czy będzie jeszcze kiedyś powtórka serii z Valhalla? Jak przyjdą takie niepewne czasy, to pewnie i tak. Natomiast no, ja prędzej czy później będę jakiś kawałek ziemi sobie ogarniał, żeby tam, wiecie, postawić Valhalla i dwójkę. Po ile ten prysznic? Po ile? Podstawowa wersja bez słuchawki i tego sprężystego przewodu wychodzi około 740, chyba coś takiego. Na z przewodem, przewód z słuchawką wychodzi około 200. Powtarzam, tak. Powtarzam jeszcze raz, nie wziąłem wersy, bo nie ma sondy do poszukiwań w wodzie. Także całość jako komplet tego prysznica wychodzi około tysiaka. No ale tam nie ma żydzenia na niczym. Tam jest wszystko zrobione na najdroższych elementach, tak żeby się nie popsuło. I dlatego... Ela pap, no to używaj detektora w taki sposób, żeby nie było tych śladów użytkowania. Wtedy no jak najbardziej jesteśmy w stanie to przyjąć. Natomiast w momencie, w którym detektor przychodzi cały poszarpany gdzieś tam z rozwaloną albo porysowaną osłoną sondy i z porysowaną sztycą bądź nie wiem, panelem, no to... Prezesik, dzięki wielkie za wydychę. Pompoczek ma wszystkie niezbędne dokumenty. Był fryzjerka i jest czyścioszek. Kobiety uwielbiają pomeranianki. Om nom nom nam nam nam. Ale zdzierstwo z tym prysznicem. Powiem Ci tak, na tym prysznicu nie ma zarobku. On ma być jako reklama sklepu. Po prostu jako taki nasz produkt, którego używamy od 3 lat. To jest nieopłacalne go robić. To jest po prostu, żeby była reklama sklepu na start, bo to będzie produkt, którego nigdzie się nie dostanie indziej. Ja powiem tylko tyle, że w momencie, w którym rynek w ogóle w Polsce, w Europie jest zalewany chińskimi rzeczami z Alibaby, z jakiegoś 1168, to nic nie jest opłacalne, żeby robić w Polsce. To prawda też. Jedynie to się obroni jakością. Tylko i wyłącznie. Tak, także nie ma sensu robienia czegoś bardzo taniego. Kupując skarpetki bądź koszulkę z Adidasa za 120 zł, mając taką możliwość kupna jakichś ciuchów też dobrej jakości z jakiegoś Temu za 6 zł czy 9, no ale ludzie kupują ciuchy z Adidasa, bo się z jakimś ruchem, z jakimś marką się utożsamiają, nie? I też za tym idzie jakaś jakość, jakaś obsługa, jakaś gwarancja, jakieś prawa. Natomiast co do prysznica, to ja liczę, że zacznie coś z tego zostawać, jeżeli na serio będzie na to jakiś popyt i ludzie będą tego chcieli, to wtedy można sobie, nie wiem, złączkę jakąś miesięczną zamówić w ilości 100 sztuk, baniaki w ilości 100 sztuk i wtedy może zacznie się coś na tym zarabiać. Natomiast na razie to ma być promocja sklepu. Tylko i wyłącznie. Ty umiesz naprawiać okulary? Nie bardzo. A myślisz, że czemu wcisnąłeś mi obrączkę w sygnet? Co ty, hachorze? Jest tu coś do naprawienia? Jest tu coś do naprawienia? Tak, nie ma pomarańczowego. No bo to dziadostwo z Wyżyna.
Znaczy... Wyglądam teraz mądrze. Jeżeli chodzi o Wyżyn Express, no to ale, ale krzywe są. Ty jesteś krzywy. Albo ryj mam krzywy, też jest taka opcja. Nie są krzywe, nie zasnąłem na nich, panie profesorze. Ja nic nie widzę w ogóle, weź daj. Ja nic nie widzę w nich. Jeżeli chodzi o Wyżyn Express, firma jest spoko, tylko te konkretne okulary są do dupy. Wymienili mi je na nowe, poza szkłami, bo zrobili takie, to są oprawki, tak? Takie oprawki, że po 2 miesiącach to zaczyna po prostu schodzić i wypada. Na początku jest to przyklejone, a jak się miesiąc schodzi, to jak się ściąga, to normalnie z tego to schodzi, jak się ściąga z nosa. Czekaj, tylko jedną rzecz sprawdzę, bo chyba przegapiłem coś. Co przegapiłeś? Z wiadomości. A nie, to nie było jakiś świat. Myślałem, że było coś, ale nie warte wyświetlenia tego z powrotem. Brat Trumpa jak nic. No reklamacja oprawek, spoko. Teraz będę jechał do Vision Express do Polski. No. Vision Express jest no spoko, kupa kleju nie ma problemu, ale spadło mi to nawet nie wiem gdzie, no i nie umiem. Ty jak mam znajomego, który ma swój taki warsztat optyczny cały i on robi okulary. Może by miał chociaż jakieś dobre coś do polecenia. Przecież nic za tyle kasy, przecież można kupić, brodzić. Ja nawet nie wiem jak to przeczytać. Urzezać ja. Natomiast jeżeli ktoś chce taki tani prysznicek, taki o, raz na w Dekatlonie roku, za 60 zł jest. To w Dekatlonie za 60 jest pompowany, ale elektryczne też są już od Chińczyków za 300 zł. Tylko wtedy każda złączka jest plastikowa. Nawet ta słuchawka jest plastikowa. No i pęknie ci nie koniec tłumacz się. Jest, nie? A w momencie, gdy masz nierdzewną rączkę, każda złączka jest mosiężna. Sam zbiornik ma 5 mm grubości plastiku i możesz po nim przejechać autem. No to za to tu się, to było robione pod sapera. A saper miał jedną rzecz. Budżet się nie liczy, ma być niezniszczalne i tyle. A rzeczy tanie, to nigdy się nie wygra z Chińczykiem w rzeczach tanich. Także jak ktoś chce tanie, takie abadziewne, no to po prostu gdzieś jakieś Ali, nie, poszukać. I nie ma opcji tańszej niż AliExpress. Piotr Tałajkowski, Tymon Ukorsir, 25 ziko, dzięki wielkie. Ja bym sprzedawał no, a co to za znaczy? 1300. No, a co to znaczy Tymon Ukorsir? Nie wiem. Tymonu Corsair. Wiem, Michał się ze mnie śmieje, że ja będę znowu za miskę ryżu coś robił, ale u Michała też robiłem za miskę ryżu i było dobrze. Pompeczek jest zainteresowany jedzonkiem. Możecie robić live z jedzonkiem. Pompeczek chętnie postawi burgierka, żeby było smaczne. Kim jest Pompeczek? Poproszę o zdjęcie Pompeczka. Corsair, grasz w Tibie? Nie. Ja kiedyś grałem jedynie w Światy Czołgów, czyli w WOTA i to była jedyna gra, w którą grałem. Ale aktualnie od ponad 2 lat no nie byłem tam na tym moim koncie, muszę kiedyś tam zawitać, co tam się w ogóle dzieje. Choć podejrzewam, że przez 2 lata to już nie ten WOT, co był kiedyś. Pytam po raz kolejny. Wypożyczam 2 detektory. Później decyduję się kupno jednego. Czy dostanę zwroty za 2 detektory. Jak z tych 2 detektorów kupisz jakiegoś jednego, to dostajesz nową przesyłkę, a stare są odsyłane i nie płacisz za to nic. Tak? Dobrze rozumiem. No. Tak to działa. No za detektor musi zapłacić za wysyłkę. Za detektor kupiony i za wysyłkę tak, ale za te wypożyczenia one są po prostu gratis, nie? U Łodyna robiłeś za szklankę coli. To jest jedno wielkie kłamstwo z tą szklanką coli. To była wygazowana, ciepła cola. Co ci się znudziło? Co mi się znudziło? To jak się poszedłeś. Nie, stary skarbą? Jestem, plecy mnie bolą. Zresztą tu mnie też słychać. 35 lat. 35. 35. No za niedługo 30. Cyfra mi już nie pozwala tak siedzieć. Odyn już nie może się doczekać. Zresztą widzą moje kolanko. Widzą, że jest. Odyn chyba wkurzony. No właśnie. Pokażesz, jak przejeżdżasz turasem po prysznicu? A czemu by nie? Co w tym złego? Chociaż nie wiem, czy turas na to podwiedzie, czy nie, czy będzie się będzie ślizgał. Będzie się ślizgał. No. Sprzedajesz pierścionki złote, czy trzymasz? Wszystko trzymam, nigdy nie sprzedałem żadnego znaleziska. A znalazłeś już jakiś złoty pierścionek teraz, na tym wypadzie? Na tym wyjeździe? Czy na tym wyjeździe złoty pierścionek? Nie. No właśnie.
No ale ogólnie to jest takie pytanie. A jakieś złoto znalazłeś na tym wyjeździe już? No, sygneta. Który? Gdzie on jest? Na moim palcu pewnie. Gdzie na moim palcu? Co ty gadasz? Skrałeś mi znowu sygnet. Oddaj sygnet, hachorze. Łobuzie. Krzywo płacił 10 zł. Pamiętaj, za kola są... Tak. Kiedy przeprowadzisz się do Sosnowca, nie planuję w ogóle. ...35 ataki dzban, nie wierzę. Wzięliście sobie jakieś planszówki do gry? No nie, nie. Nie ma czasu na coś takiego. Właśnie to jest takie podejście, nie? Ludzie, nie, no, nie będę tłumaczył nawet. Tego nie widać, że tu z wieczorem zazwyczaj jest montaż. Tego nie, my cały czas leżymy do góry. Cały czas do góry nogami leżymy. A jak są codzienne odcinki, to jest fajne ciśnięcie, bo wtedy każdy dzień musi być od 8 i musisz coś robić. No, ja się przestawiłem przynajmniej do normalnych godzin. Dzisiaj wstałem chyba o 7.40, wczoraj o 8.10. Bez budzika, bez niczego, tak po prostu się budzisz i tyle. I trzeba coś robić, bo nie będziesz miał co nagrać. I tak ciągle. Nie umiem uwierzyć, jakie głupie pytania ludzie zadają. Bardzo dobrze ktoś, osa, coś dobrego powiedziała. No. Sygnet dla Odyna za pożyczenie dziadka. Nie podpowiadaj takich pomysłów. O, ktoś dobrze gada. Znowu. Słuchaj, dziadek oficjalnie jest pożyczony na fakturę za 200 zł. Od Tymka jeszcze mi powiedz. Od Tymka, no. Ja się z Tymkiem ugadałem. Za 200 jest dziadek pożyczony na fakturze, żeby mógł paliwo brać. Lepiej dzbanem niż frajerem. Dzięki wielkie za piątaka. No co mam powiedzieć, no. Nie skomentuję. Ale przeczytałem. Kolejny, co nie ma robić w życiu. O kurde. O, zajęte, czyli nie można wchodzić. Dobra, wyłączamy streama. Nie, nie, tu się jakoś zmieniało. Kupiłem tą lampkę do garażu, ona jest świetna. I wziąłem ją też tu, ale jakoś się jej tryby zmieniało. O, ba. Emergency. Są normalnie jakieś tryby. Paparazzi. Będziemy robili imitację burzy. No rób, będzie klimat. Rzeczywiście jest tam tak mało ludzi, czy odcinkowe złudzenie? Tu jest pusto. Tutaj normalnie jest to wszystko wyludnione. W sklepie jest pełno ludzi tylko. Tak, no ale to byliśmy w dużym mieście też, nie? Pojedź sobie teraz na, proszę ciebie, Polskie Morze, do Władysławowa i sobie połaź po Władysławowie. Zobaczysz, mniej więcej tyle samo ludzi jest tutaj. Pa, policja będzie. Które? A nic nie widać. A bo to jest tam, nie widać, to jest amerykańska policja, ale da się ustawić tutaj. O, cop car. Teraz policja. O. To era burdel. No i kurde. A jakie gadżety. Odyn, dłużej zostajesz niż Corsair? Raczej tak. Raczej nie wiem. Tak. Ta miza w mej duszy gra. Może Corsair sam zostanie, a Janek... No. I tym sygnetem byś miał takie fajne, wypalone, wygniecione. Będziesz na zlocie PZE? No raczej... Już był. A, już był. No to nie będziemy. A nie, pytanie było do ciebie. To ja przepraszam, że się udzieliłem. Będzie kara chłost. No już szykuję bata. Będzie batorzenie. Jak kolana w Chorwacji dają radę? Dają radę. Kolana klękają w momencie, gdy szukam na plaży i muszę coś podnosić. Ale w momencie, gdy jestem w wodzie z sitem, to kolana absolutne zero. Absolutnie nie bolą. Nawet jak chodzę po plaży, to mam to takie moje małe sitko przerobione na długim drągu, żeby nie musieć kucać. I wtedy to rozwiązuje sprawę kolan. Jak wygląda wasz prawdziwy dzień poza nagrywaniem? No co, wstajesz o 8 rano, robisz coś cały dzień, kończysz gdzieś tak okolice 18, idziesz sobie pomontować, no i ogarniasz tę całą resztę do wieczora i idziesz spać i tak od nowa leci. Dzięki za piątaka. Ej, kurde, ten...
to tło zrobiło taką fajną poświatę, taki kontrast od tyłu. Podoba mi się to światło, będę teraz tak robił. Jest żywiej na ekranie. Jeszcze tylko, żeby dźwięk dopracować do perfekcji i będą streamy fantastico. Janek Jankowski. Kuba, robicie super robotę, nie zmieniajcie się. Pozdrawiam żonę Klarę. Pozdrawiamy żonę Klarę. Ale na zlocie PZE 6-9 czerwca. O, to jeszcze za daleko chyba, żeby powiedzieć. Kuba, dzięki wielkie za piątkę. Przez filmiki Odyna 2 lata temu zacząłem przygodę z detektorystyką w wieku 16 lat. No to proszę. Pozdrawiam. Czyli masz 18. To teraz już możesz samodzielnie jeździć na wykopki. W tym roku. To ma 24 lata. A nie, bo to już. On w 2016 czy 2 lata temu? 24, no nie, nie wiem. No ja też już zapomniałem teraz, czekaj. A nie, to ma 18. Jest mi Odyna 2 lata temu, zacząłem przygodę w wieku 16, no to ma 18. To teraz sam będziesz sobie jeździł na wykopki, to już w ogóle teraz będzie luksus. Jakie macie mikrofony na live? Tak to jakoś się nazywa, jest pudełko od tego, DJI Mic. I tu jest nadajnik i dwa mikrofony. Bardzo fajna rzecz do live'ów. Myślałem, że kupiłem to niepotrzebnie, bo to miało być do iPhone'a w momencie, gdy będę budował busa, żeby była lepsza jakość. Natomiast to okazało się bardzo fajne na live'y wspólne. Czy jak robiłem live z Tadziem, czy teraz, no to we dwoje zawsze jest inaczej, jak każdy ma swój mikroport. Tylko jeszcze powinno się je dobrze skonfigurować. Ja jeszcze tego nie ogarniam do końca, ale już jest coraz lepiej. Nie mam wykształcenia muzykowski. Nie masz wykształcenia? Już nie mam. O, zapomniałem oddychać. Jak twoje liceum zobaczyło te filmy, to ci anulowali świadectwo. Korsi, jak już zrobiłeś taki klimat... Nie czytaj tego. A. Nie, już, ja już na początku myślałem, że będzie coś o światełkach, że to jest normalny. O, tu proszę. W tle chodzi webasto, tak. Czy to nie przeszkadza w spaniu? Absolutnie nie. No, są ludzie, którzy w ciszy śpią. Pytanie do Odyna. Nie czytaj tego. Kolejny. Ja coś czuję, że te dwie osoby tak na zmianę tylko się, wiesz, przerzucają. No. Ale wiesz, ja tam nie narzekam. Wiesz, czemu nie narzekam? Patrz tu. O, widzisz tu? Kuba, ty jak od dawna biegasz z wykrywaczem? Nie wiem, z 15 lat miałem. Jakoś tak. No to już w sumie z 9 rok będzie leciał. Fajnie, jakbyście opowiedzieli o tym, co się dzieje poza tą kamerą. Gram w gry. Taka jest prawda, że od 18 to on siedzi na Tibi do 3 w nocy. No i tyle, no. No. Nie, no jest dużo takiego łażenia. Najgorsze w tym jest to, że i masz kolejny dzień i tak jak ja miałem z tym odcinkiem z deszczowym, ja miałem takiego stresa, mówię, co nagrasz, nie? Cały dzień leje, a musisz mieć na następny dzień film. I to tak w kółko jest takie, że co nagrać w głowie? To nie jest oczywiście nie wiadomo jak ciężkie w życiu i że to nie wiadomo jak się źle ma, bo się ma dobrze, ale jednak siedzi to trochę w głowie, nie? Nie gram, nie mam czasu na to. Jak się człowiek budzi w busie rano i musi się ogarnąć, to nie jest tak, że idziesz se, siądziesz se na klopie, włączysz se telefon, potem się wykąpiesz, nie wiadomo co zrobisz, tylko to zajmuje 1,5 godziny i od razu to jest połączone z odpisywaniem, z telefonami, z ogarnianiem miejscówki, gdzie jechać, gdzie podejść, jak załatwić, nie wiem, zgodę, co wymyśleć. Ikonę zrobić. Sam start taki rano, to się wiesz... 2 godziny zawsze, 1,5-2 godziny. 15 minut jesteś gotowy do wyjścia. W busie około godziny 1,5, nie? Rano, minimum. No samo to, że kurde, nawet kibel rano trzeba ogarnąć. Widzieliście na odcinkę, że ja nieraz zaczynam spod sklepu, bo ja zawsze rano się muszę wykąpać, ogarnąć, jadę do sklepu i tak do kibla i się ogarnę i wtedy sobie wieczorkiem, w sensie wieczorkiem, no koło tej 10, 11 dopiero się zaczyna dzień. Od 1 maja nowe przepisy, no zobaczymy. O 14. Nie, nie jesteśmy. Jesteśmy, nie wstydź się tego. Ludzie w to uwierzą potem. No i przynajmniej nikt nie będzie okłamywał. Jezus Maria. Tego się nie wyśmie. Kocham cię. Mówisz, że na wiosach kręcenie filmów to jest bułka z masłem. No w porównaniu
do garażu to jest bułka z masłem. W garażu jest jeszcze gorzej, jak masz, co masz robić na przykład? Masz robotę, która ci zajmuje, nie wiem, kilka godzin i nagrasz z tego dwa ujęcia. Tu jest problem, a na wyjeździe się filmy robią same, ale mimo wszystko to nie jest tak, że przychodzi to samo, nie? Filmy się o wiele łatwiej robi. W garażu nie ma szans na filmy codzienne albo co drugi dzień. Nie ma po prostu takiej możliwości, nie? Nie spotkaliśmy ani jednego widza na tym wyjeździe. Tak, kompletnie, kompletna cisza. Ale w Chorwacji raz spotkałem, takiego całkowicie z przypadku. Staliśmy wtedy jeszcze z Michałem, jak Michał był E60 swoją, tu ze mną. Lało niesamowicie, a my staliśmy na jakimś zadupiu pod wiaduktem, żeby na nas nie padało. Ja się kąpałem, akurat no, kompletne zadupie. Ktoś przechodzi i poznał Mazdę. To było dla mnie aż nie do pomyślenia. Konrad, odnośnie ikon, czy tam miniatur tak zwanych, to jest jedna z głównych rzeczy, która przykuwa uwagę kogoś. Jeżeli chodzi o samego YouTube'a, to jest walka o atencję. Tak samo jak te drukowce wszystkie, jakieś tam... No wiem, no. Mówiłem ci, nie wstydź się tego. Łobuzie. Odyn, nie dawaj mu dziadka, bo nigdy swojego nie zrobi. Właśnie zawsze wyprawa dziadkiem skutkuje tym, że jak wrócę do siebie do domu, to mam ochotę robić busa. A jak za długo posiedzę w domu, to wtedy tracę ochotę do robienia busa. Zawsze wyprawa jeszcze bardziej motywuje do budowy, a siedzenie w domu demotywuje. Nie mamy nic do tej coli. I ona już jest trochę wygazowana. Masz kubek, to ci wleję. Albo bez kubka też ci mogę wlać. Mam ten twój. Bo ja nie wożę kubków na wyprawę, ja nie piję różnych herbat i tak dalej. Ja piję po prostu wszystko butelkowane. O, sygnet się pojawił. Co ta rura na Maździe? Ta rura na Maździe taka znaczna. No tak, ta rura to akurat taka rzecz charakterystyczna była. Bo mózg woli odpoczywać niż pracować. No to tak jest zawsze. No, kto woli pracować niż odpoczywać? To chyba nie ma takiego człowieka. A jak ktoś mówi, że tak woli, to znaczy, że chyba woli być postrzegany jako pracowity. I dlatego tak mówi. Czemu nie biegam? Na tą chwilę nie umiem znaleźć na to czasu, ale jak będzie ładniejsza pogoda, to raczej zacznę. Tak. Bo samo... I przede wszystkim, jak będę sam jeździł. Czyli ja go blokuję przed ćwiczeniami. No nie, zupełnie inaczej bym sobie zaplanował czas. Ja się też dopasowywuję. Ile widzów spotkaliście na tym wyjeździe? Zero. Kompletnie nikogo. No kiedy ja bym miał dzisiaj biegać? No ja też sobie nie wyobrażam kiedy. Teraz ewentualnie, no. No ale kurde, po ciemku na zadupiu, no to też nie jest fajne, nie? Szkoda marnować, no musiałbym wstawać o 6 i biegać, ale to nie, dziękuję, to wolę pospać. Niedziela z Piflin, wasze live'y, coś pięknego, czekam na odcinki. Dziękuję, Zmif. Ja kiedyś się dziwiłem, bo ja jak jestem sam w domu na laptopie, to ja wszystko co oglądam to prędkość razy dwa, albo wszystko przyspieszam. I zobaczyłem jak fajnie jest sobie tak po prostu do obiadu puścić jakiś odcinek, jak byłem u Jacka na Majorce i my tak sobie jemy obiad i kurde, co tak cicho. I na przykład Sędzio sobie leciał cały w tle i wtedy się tak przyjemnie oglądało na telewizorze te filmy, jak wiesz, jak masz takie wywalenie i sobie po prostu coś leci, nie? A w momencie, gdybym oglądał na przykład jakiś film na YouTubie samemu, to zawsze prędkość razy dwa, bo szkoda czasu. Głupota ludzka nie zna granic. Wypada nam, barany i tyle. No. Znaczy ja... No... To jest normalna rzecz na YouTube, na internetach. Nie można no właśnie, być, bo to jest... Bo robiąc coś na internecie, musisz być tego świadomy, że twoje poczynania będą wystawione ale na krytykę. Ale to oni to nie? Dla beki robią. Oni po prostu sobie robią jaja. Nas to też śmieszy w jakimś stopniu, no przynajmniej mnie. Mnie to śmieszy. Ja lubię sobie wejść nieraz na wykop, poczytać. Ja siedzę codziennie praktycznie wieczorem, na wykopie. Wieczorem potem o tym rozmawiamy. Wieczorem potem płaczę, ale nie nagrywam tego. Nie, naprawdę, ja to lubię, mam dystans i nie mam żadnego z tym problemu, absolutnie. Największe wasze znalezisko? Boże. To są najtrudniejsze pytania. 21:56, niedziela 10 marca 2024 roku. Chciałbym poznać ciąg przyczynowo-skutkowy w zwojach w mózgu pana Rafała, który zapytał, ile macie cali w laptopach? Dzięki Piotr, zadychy. Ile macie cali w laptopach? Ja mam 17,6. Ale ja to pamiętam, bo albo masz 15, albo 17, chyba dwa główne rozmiary były.
Ja mam, właśnie mnie to wkurza, że ja mam 17-calowy laptop, bo teraz wolałbym mieć ten mniejszy laptop, bo ten nie mieści się do plecaka. I mnie wkurza, muszę go chować w te czwórce. Na szczęście mam taką kryjówkę, że raczej nawet włamując się tutaj nikt go nie znajdzie. Niech se wezmą drona, bo dron to jest rzecz taka, że no, wiesz, dron jest taką rzeczą, że odrobisz i będziesz miał drona, nie? Ale w momencie, gdy ci wezmą laptopa ze wszystkimi rzeczami, to przecież będzie tak wkurzony człowiek, 17,3 cala. A ten jak się odpalił, stary, spokojnie. No ale co, no pytanie o calę laptopa jest ważne. Ej, jak mi się ten obrazek podoba, jak jest teraz ta kontra z boku. Bardzo mi się to podoba. Przeorana celina. Nie, źle przeczytałem. To w końcu masz ten dystans do siebie? Czy rdzawa broda to zakłamanie kamery, czy faktycznie jest rdzawa? Trochę jest rdzawa. On się bardzo zmienił po tym, jak zapuścił tą brodę. Po prostu natura zaczęła nim przejmować kontrolę. Rdzewieje, no co mam powiedzieć? I rozbawiliście Odyna. Próbowaliśmy wrzucać monety z wykopalisk do mięki ultra dźwiękowej? Nie, bo monety z wykopalisk nie należą do nas. Dlatego ich nie czyścimy. Chyba, że chodzi o te współczesne, to ja wolę po prostu, jeżeli to są monety współczesne, to do tej polerki bębnowej, weworowej i tyle. I niech się to kręci, bo one są i tak warte no tyle co bilon, więc nie trzeba się tam z nimi jakoś bawić. Odyn, a co z mieczem? Kto mieczem woje, od miecza ginie. I tak by było w moim przypadku, jest w moim przypadku. Archie, właśnie zakupiłem Questa X5 w zestawie z pointerem na dyńce. Zobaczymy, co znajdę. No to jest jeden z bardziej opłacalnych zestawów. Ale bez kitu. Kurde, kiedyś się pointer kupowało za 700, a teraz za ile jest z pointerem zestaw? No, pointery są darmowe albo darmowe, albo no. Jakieś, nie wiem, 20% ceny. Kiedyś nie? Pointer to było takie, pamiętam, że to było wow, ja pożyczałem na początku pointer. Chłopaki, pytanie techniczne, czy sztyce karbonowe mają sens? Czy wolicie grubą? Nie czytaj tego. A. Kurde, początek był już taki, że naprawdę wierzyłem. No bo sztyce karbonowe są teraz na przykład do kupienia do Legenda jako dodatkowe i są przedłużane do Legenda nareszcie. Znaczy na razie ich jeszcze nie ma na Odyńcach, bo uprosiliśmy się o jedną sztukę, która jest zaklepana dla Jacka i jest walka o drugą sztukę, żeby wysłać od razu dwie. Ale jak ktoś jest wysoki, no to Legend ma ten problem, że te sztyce są za krótkie i one potem latają na boki, a przedłużana sztyca rozwiąże ten problem. Przestań rozkazywać Corsirowi. Chce, niech czyta. Ale on by się domyślił, ja po prostu jego wyprzedzam, bo on był zły na mnie, że ja, on mi nie czyta w myślach, a ja mu czytam. Sam jesteś głupi. Może go ktoś zbanować, ale kogo? Kurde, za piątkę to nie wysyłają. Ja jeszcze będę miał... Kurde, ale mi się marzy... Dwie wiadomości jest litr paliwa. Mi się marzy ta pizza jeszcze raz. Ta sławońska. Kurde, jak ona była dobra. Dzisiaj mieliśmy mięsny talerz dla jednego. Tak się to nazywa po chorwacku. Dla jego. Mięsny talerz dla jego. Też było dobre, ale tamta pizza to było coś wow. I to była śmietana, nie? Bo ktoś tam gadali, że to mascarpone i że my są gałgany. Nie wiem. Cream to nie jest mascarpone chyba. Cream to jest śmietania, z tego co ja ogarniam, jeżeli chodzi o język angielski. Chociaż ja tam się nie znam. Pozdro, Sylwester. Dziękujemy. Jak szukasz, to tobie też zacnych znajdek. Co lepsze, to już jeden z panelem RC czy słuchawkowy. Ja już nie pamiętam, jak to jest, bo kiedyś, za moich czasów, jak miałem Deusa 1, to słuchawki były bardzo okrojone, a później chyba je odblokowali, że panel nie był aż taki potrzebny. Ale za moich czasów Deusa 1 słuchawki były okrojone i miały tylko takie podstawowe programy. A potem chyba weszła aktualizacja, jak ja już go sprzedałem, że można było wszystkie ustawienia zmieniać w słuchawkach. No to wtedy ten panel nie jest taki potrzebny, ale ja lubię mieć ten panel taki, wiesz, przymocowany przy wykrywaczu, widzisz cyferkę, widzisz ustawienia na szybko. Jest to takie bardziej jakieś, no takie, no... To była słodka śmietana. No. To była taka zwykła śmietana. Ona miała za zadanie, bo to była naprawdę ostra pizza. Jak ona miała dzięki za zadanie, ona miała za zadanie łagodzenie tej ostrości. Tak mi się wydaje. Komu wysyłasz? Nie mogę powiedzieć. Nie możesz powiedzieć? Człowiekowi czy jednak jakiemuś zwierzęciu? To
odtąd musisz. Wyglądacie trochę jak Jabłonowski i Ludwiczek. Byłeś w wojsku, Polaku. Nie dostaniesz, mój. Chcę drugi. Nie ma szans. Stanowski chce was zaprosić do kanału Zero, a tam pasujemy, bo my to takie zero w sumie. Pasujemy, ja bym poszedł. Czy jest jakiś cwaniak? Bo ja nie lubię występów. Ja też nie lubię gdzieś. No, zresztą widać, jak ja u ciebie występuję na kanale, że mi wchodzi tak jakoś średnio taki, no. Przypomnij proszę nazwę tego podwójnego mikrofonu. DJI Mic. Po prostu Mic. Ale teraz już jest Mic 2 i podobno jest lepszy w jakimś stopniu, choć nie orientuję się w jakim. Chcesz, żeby wyostrzyło? Nie, chcę, żeby całowali. Ale jakieś dziwne takie rzeczy łapie, widzisz to? No widzę, właśnie tak zlewa, nie? I w momencie, w którym jest chyba błysk, to on tak robi. Tak, możliwe, no. Blask. To jest to samo, co na telefonie było. Patrz. A w środku widać? Nawet na moich paznokciach robi, czyli mam zdrowe. Całujcie, bo się nie doczłapiecie tam później. Tupac ban? A co Tupac robi? Tupac, pokaż się tu. Chodź na tu na dywanik. Który to jest Tupac? No tam był, miałeś. Miałem Tupaca? Tu. Gdzie? Pisał bardzo dużo brzydkich komentarzy. O, nieładne, ale na mój temat pisze brzydkie komentarze, a to może być. Dopóki nie obraża kogoś innego. Mnie też obrażał. No ciebie też może, bo występujesz u mnie. A ty obrazisz się o to, jak ci ktoś napisze coś takiego, czy masz to. Znaczy płaczę gdzieś po notach i ogólnie myślę o tym codziennie. No my też. O, proszę, nowa wersja pytań, nawet na WhatsAppa teraz są. Pytanie, oglądam was z mamą i pytanie, czy ten nowy Legend jest już z dłuższą sztycą? Z przedłużaną sztycą chyba nie są. Są z tą nową karbonową sztycą, ale ona nie jest przedłużana, bo przedłużaną, no to nie każdy potrzebuje przedłużaną sztycę, nie? Natomiast przedłużana, ona ma chyba 63 cm ta sztyca, a normalna ma 55 cm. Zauważyłem, że na czacie są jakieś kobietki. Pozdrawiamy, chociaż 8 marca już był. Również pozdrawiamy. Życzeń oficjalnych na kanale nie było, bo ja tam mało pamiętam o takich rzeczach i dla mnie to w sumie to dzisiaj jest też dzień faceta, ja też o tym nie wiedziałem. Także pozdrawiamy i najlepszego. Ile stopni w busie? Nie wiadomo, nie ma tu termometru. Kiedyś był ten termometr w czujniku czadu, czy czego tu był, czujnik czadu. To już go nie ma, bo skończyły się baterie i go wywaliłem. W sensie leży u mnie, spokojnie. Gotar, dzięki wielkie za piątkę, ale no nie ma tutaj już termometru. W Webaście być może w komputerku by gdzieś był zaawansowany, ale tu jest to stare Webasto i nie znam tego menu. Pozdro również Bartek. Sygnet na złomie 600 tysięcy, w zależności od próby. Dokładnie. Myślę, że nie będzie mniej niż 585. Czy ta sztyca 55 nie będzie za krótka na wzrost 189? W moim przypadku jest na styk, ale przez to, że jest na styk, bardzo szybko się wyrabia i ma luzy. Dlatego do mojego wzrostu, do właśnie tak jak, a mam ten sam co ty, już bym brał przedłużaną, nie? Bo potem się wyrabia strasznie to mocowanie. To jest minus tej sztycy. Film z Majorki. Któryś film z Majorki było dokładnie pokazane. Normalnie mi ta sztyca wylatywała całkowicie. Także myślę, że do 1,90 m już przedłużana by siadała. Będą kiedyś na live telefony od widzów. Nie wiem, jak to ogarnąć sprzętowo. Także, a tak po prostu odbierać telefon i dawać na głośnik to raczej głupie. To już wiecie. Telefon od widzów to w momencie, gdy już jest na live jakaś reżyserka, która za tobą siedzi i to moderuje. Bo można sobie kanał czasami zdjąć z YouTube'a przez taki telefon od widza. Czy jest możliwość zakupienia samej sztycy takiej rozsuwanej karbonowej? Jeżeli chodzi ci o przedłużaną do Legenda, to tak, można samą dolną sztycę, ale jeżeli w ogóle chodzi ci o jakąś inną sztycę do detektora, bo na przykład twoja ci się nie podoba, to chyba Mars MD robił sztyce takie na wzór Deusa z adapterami do różnych detektorów. Coś takiego było.
Nie myślałeś o przejściu w nagrywaniu na telefon, bo widać poprawę jakości. No, jest poprawa wizualna, ale jest gorzej z dźwiękiem. I dla mnie GoPro to jest taki fajny kompromis pomiędzy dźwiękiem a jakością obrazu, a do jakichś bliskich ujęć wtedy telefon. Witam, słowońska pizza w Chorwacji zawsze ma dobrej jakości śmietanę. To może zamiast telefonu głosówki. Sam żeś jest przygłup. Ale mu powiedziałeś? Czy dasz Adynowi ten sygnet jako zaręczynowy? Broń Boże! Broń Boże! W życiu zwykły dostanie. Zobacz, jaka prezencja. Teraz. Daj, pocałuję. Nie, bo już się nie dopchasz teraz. Miałeś okazję. Jak tam, chłopie? Wstałeś już? Jakbyś chciał sprzedać sygnet, to kupię. Nie ma szans. On za dużo mi radości daje. Ja chodzę i go kręcę. Biorę go ze sobą zawsze do restauracji. No to jest taki mój fidget spinner nowy. Naprawdę, to tyle radości, co ci to daje. To jest 700 zł. To jest mniej niż niejedna obrączka. Ale tyle, ile radości daje sygnet znaleziony, to nic nie daje takiej radości. W sensie z rzeczy możliwych do znalezienia. No może jeszcze gruby łańcuch by też był fajny. Też był spoko. W rozliczeniu za busa. Nie mam żadnych medalików, Asia. Piszesz już to setny raz. Ale grzeczniej dla widza. Ja specjalnie. Grzeczniej trochę. Co lepsze? Nie jadę do Kambodży. Nie drzyj się, bo przester wbija. A nie jest ustawione limiter odpowiednio. Już i tak dziwnie ten wykres dźwięku wygląda, ale treść się liczy dzisiaj. Co? Dyzy czy czyry? Zatkał kakao! To się czyta Jerry. Aha. Dyzy czy czyry? Ody, masz jakieś medaliki? Teraz będą pytania. Co? Żeby cię wkurzyć. Czy masz jakieś medaliki? A do Niemczech dlaczego nie jedziecie szukać? Z tego samego powodu co do Belgii. Nie wiem. Nie, no tam jest prawo jakieś inne w każdym landzie. Daj pan spokój. Ja po Kubie rezerwuję dziadka, wynajem za 200 zł. Słuchaj, to jest wynajem na papierze. I miał być za stówkę, ale mówię, pisz dwie. Bo za stówę to nikt nie uwierzy. To jest wpisane jako Tymonowi, kazałem wpisać jako najem krótkoterminowy pojazdu. I myk będzie koszt. A masz jakieś medaliki? Koleżanka pytał medaliki. Czemu ty swojego sygnetu nie nosisz? Że skończyłeś high school w latach 20. Nie będę odbudowywał zamku. On był tam postawiony bez żadnych zgód. Żaden urzędnik nie wydał na to pozwolenia. To trzeba było zniszczyć. O, starą dramę ci wyciągnęli. Nie pamiętam, jaki wtedy hejt był po tej akcji. No ale to trzeba było zniszczyć. Co to samowola budowlana na plaży? No a... Pachory wstrętne to zbudowały, tam prawie bym się wywrócił o to. Było jeszcze jedno zniszczenie, gorsze, ale już nie upublicznione. To słynne zdjęcie. Pamiętasz? Z seniorem? Tak, jak z... To jest dobre zdjęcie. Odynie z junior, mam pytanie. Ja nie mam osobiście na przykład. Właśnie tu jest o wiele łatwiej, bo wychodzisz za drzwi i już wiesz, po problemie. Ja mam... Co by z tymi medalikami? Czemu teraz wszyscy o medaliki pytają? Gdzie jest medalik? A nie wiesz, kto tu miał jakieś medaliki? O co tu chodzi? Dyn wróci do busa z ciśnieniem 200 i nerwicą. Nie, ja się w ten dobrze bawię. Jak tam studia? Skończone. Mów mi, panie inżynierze. Zawsze Marek
mówił, że jestem inżynierem od spraw daremnych. Tak mnie to wtedy bolało. Czy w nowym sklepie będą dostępne płyty do kampera z nagraniami Zbigniewa Wodeckiego? Panowie, coś ich chwilami trzeszczy. No przester wpada w ten mikrofon. No bo ja krzyczę, bo... Adam krzyczy. Możemy trochę O, teraz... Nie! Teraz powinno być o wiele mniej tych przesterów. Inżynier od medalików. O co... Nadal nie rozumiem, o co chodzi z tymi medalikami. Zapraszam do Kassel na kebaba. Jezu, jak ja nienawidziłem Kassel. Kurde, pod te góry na tym Kassel to ten DAF to zwalniał do 70. Ledwo ciągnął ten mój DAFik w górach. To nie jest prawdziwy Meksikano. Prawdziwy Meksikano by tak nie napisał. Medalik uderza w mikrofon. Co, jaki medalik? No i nie trzeszcz mi specjalnie na live'ie. Oj, swędziało mnie. Nie miętoś mikroportu. Pani Ania mi pisze, że mam bardzo ładne dłonie. Panie Aniu, odezwij się do Odyna na priv. Odynie z junior. Tato, przywiedziesz mi z Chorwacji jakieś medaliki? Z góry pod Sosnowcem, ale patrz. Medaliki zniknęli. Dzisiaj mi na TikToku się wyświetlił fragment jakiegoś filmu. Takiego, wiesz, w takim starym stylu, jak byli ludzie na wsi i przyjechali lekarze i kobieta chodziła i krzyczała: lekarze przyjechali, doktory do szpitala będą zabierać, uciekaj ta! I ludzie panikowali, bo doktory ich do szpitala zabiorą. A ja widziałem dziś reklamę, ten, jak jedzie szambiarka i napisane było, że wasza dwójka jest dla nas numerem jeden. Czemu Odyn ma trzy zwoje w mózgu? Trzy zwoje to już konkret cewka się robi. Przeczytałem to, będzie ci smutno teraz, nie pomyślałem. Które? No, że czemu Odyn ma trzy zwoje w mózgu. Ja wiem, czemu to przeczytałeś. Żeby poczuć się lepiej. O. Czytam ci w myślach. Zaplusowałeś u ich. Kiedy po raz pierwszy Korsy pojawił się w filmie Udyna, pamiętam ten z wykopanej rzymskiej monety, no to wtedy. To w tamtych czasach, 2018 rok. Nie miałem afery kałowej! Nie krzycz, bo przester. Gdzie? Imię, nazwisko. To jest ważne pytanie. Gdzie? Tu. Naprawdę ktoś w niedzielę wieczorem o tym myśli. To jest najważniejsze. Dzień dobry w Van Garażu. Kiedy live u Odyna w busie, a nie wiem, nie zaprasza, to się nie będę rył tam. Tutaj jest, w Dziadku jest lepszy klimat, to takie rzeczy. I są dwa siedzenia obok, a w Kobyle nie ma. Oglądaliście Galę? Nie. Nie oglądam takich rzeczy, szanuję swoje pieniążki. No nie trzesz tym mikrofonem, ja mówię i potem... Ja nie wiem, o co ci chodzi, Łapy na kolana. Bo swoje. Ja nie wiem, o co chodzi, o czym ty mówisz. Jak tak można? Konopielka? To było w Konopielce? Możliwe. Gali nigdy nie oglądałem żadnej nigdy nie kupiłem. Szanuję swoje pieniądze. I tak na następny dzień jest na TikToku wszystko. Czat się zatkali wszyscy. Nic nie piszą. A nie, bo może czat się zaciął. Pewnie, że się zaciął czat. Ej. Nic nie słychać. Trolling, poziom ekspert. Nie rób takiej rzeczy. O, widzisz, jak się trzeba nieraz zminimalizować i wtedy się pojawia. To jest do góry. No. Kurde, ile przeleciało nam, bo się zacięło. Nie był to zbyt dobry. Odyn jest złośliwy, nie wiem dlaczego. Ja nie wiem, o co chodzi. Kuba, kiedy buduje ci busa? Nie wiem, ja sam sobie zbuduję busa, tylko potrzebuję do tego 3 lat. Co jest z mikrofonem?
Nie szeleść. A działałem? Halo, 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 halo! Nie krzycz, Jezus Maria, psujesz poziom na streamie. Jaki poziom? Jest 22, teraz słaby wszyscy... poziom i wszyscy... tak się psuje. Tak mało ode mnie wymagali, a i tak zawiodłem. Plan na ten stream był naprawdę prosty, choć średnio dopracowany, ale... Korsier w Chorwacji da radę porozmawiać po polsku z Chorwatami? Da radę, no. Czy Rzymianie nosili medaliki? Idzie coś wykopać? Idzie coś wykopać. Nosili, nie, nosili medaliki nosili. Chyba jakieś, no. Amulety. Kopnąłby coś rzymskiego, ale tu nielegal, no. Trudno, żeby szkaplerzyki nosili, ale... No. Co tak zerkałeś? Już byś szedł. Nie, bo dostaję wiadomości. Dostaję od kuzyna. Ania pisała, że wiadomość będzie jakaś. Od kuzyna dostaję wiadomości. Dał z tych rąk. Dźwięki u was jak w ubocie. Dlaczego tak wrzeszczysz? No właśnie ciszej trzeba mówić. Ja nie wrzeszczę, ja cicho siedzę. Ja nie wiem, nie ogarniam tam. Ci ludzie to w ogóle nie ogarniają kuwety. Dać by im kulkę żelazną, to zepsują albo wystaw zgubią. Tego guźca za drzwi. Co to przycina? Nie, to by zacięło tutaj podgląd. No to... Aż niemożliwe. Coś strasznie stuka w tle. Pompka od Webasta. Laczkiem nie, w Odyna płacił 5 ziko. To nie pompka od Webasta, tylko u ciebie w pokoju coś. Weź, zobacz za sobą, zdejmij czy nie ma słuchawki. Kogoś. Czy na Dyncach będą medaliki do kupienia? Nie, nie będzie amuletów. Będą medaliki. Właśnie dałeś mi pomysł z medalikami i będą medaliki. I sam je zrobię. Jakiego macie antywirusa? Ze Cerebera. Jakiego mam antywirusa? Nie posiadam na komputerze antywirusa. Karna rundka dookoła busa. Ty to masz świętą cierpliwość, Corsair. Dziękuję. Posiadam takową. Bus się robi zdalnie? Online. Ja miałem wykłady online i studia online, to busa też robię online. Pompka chodzi, a okno otwarte. No bo ciepło jest, ale jest też przepływ świeżego powietrza. Cyrkulacja. Kiedy konkurs na live? Nie ma już, bo jest to niezgodne z regulaminem YouTube'a. Jeżeli ktoś robi losowania czy też konkursy na live, to łamie jednocześnie regulamin YouTube'a. W większości przypadków ten regulamin YouTube'a jest martwy, jeżeli chodzi o te losowania. I nawet duzi, gigantyczni twórcy to robią. Ale ja po moich akcjach wolę już nie robić. Strażak sam. Dlaczego kłamujecie ludzi, że pojechaliście do Chorwacji? Wszyscy wiemy, że siedzicie na podwórku Corsaira, jedynie podróż jakie... No, ja nie potrafię w telekinezę. Miałam jeszcze Coca-Colę. Znaczy, ja to widziałem w podglądzie, ale nie wiedziałem, jak zareagować. Na takiego wyglądasz. Dlaczego wybrałem Ducato? Bo Ducato jest szerokie i kwadratowe. I jest bardzo fajne do zabudowy. Ja chcę mieć łóżko w poprzek i w poprzek wyjdzie mi łóżko 1,90 m, a ja mam 1,89 m i będę miał centymetr zapasu. Pewnie wygazowana i ciepła. Smak Włoszech. Tylko jeszcze plastikowy kubek powinien być. Już wtedy w ogóle będzie super. O jakie wiatry chodzi w tytule od puszcza bąki? Nie chodzi o takie wiatry. Tutaj jest huragan od 2 dni, dosyć mocny. Znaczy no, drugi dzień już. Wczoraj wiało, dzisiaj wieje okrutnie. Za sprawą Kuby, bo jadł kapustę. Nie, to idzie z gór. To po tych łoscypkach. Ile wzrostu ma Odyn? Wystarczająco. Do czego? No Ducato dobra odpowiedź? No tak, tak, Ducato jest szerokie i kwadratowe. To jest ich największy plus. Bo na przykład jak się weźmie jakieś tam... Co tam jest takiego głupiego do zabudowy? Zawsze to Andrzej narzekał na to. Jak się Volkswageny nazywały te nowe? Albo Many. Crafter.
kraftery albo many te nowe, to to we wszystkich stronach ma jakieś krzywizny i weź tam potem komodę dostaw. To wszystko ci nie pasuje, musisz robić szafki, każdy kąt pod wymiar, a Ducato jest proste w zabudowie i bardzo takie kwadratowe. Ten live to lepszy niż TVN i TVP w jednym? No, platformiarz. Kurde, ile ludzi w to uwierzyło wtedy? No bo mają rację. Podszedł se robić jaja i o, platformiarz i tyle ludzi w to wtedy uwierzyło. Tylko lewica. Tak, potem jeszcze było na końcu, że podszedł do mnie i krzyczał tylko lewica, ale już wyciąłem, bo mówię, za długie ujęcie było. I se robi jaja i ludzie w to uwierzyli. I się potem pokłócili jeszcze w komentarzach, że nareszcie wróciła normalność. Drudzy, że się po tego po mnie nie spodziewali, że się zawiedli. Ino pan Bucek. Ino pan Bucek. O, padać zaczęły chyba. No, najwyższy. Miało jakoś tak. Ja już przygotowałem, pochowałem sobie wszystko. Jestem przygotowany na deszcz. Mieszkałem 18 lat na Śląsku, Adaś Adamski napisał. Gratuluję. Tomasz pewnie twardą psychikę teraz. Przeczytaj jakieś pytanie. Czy tylko Odyn jest wyznawcą walaszkowej twórczości, czy ty również jesteś wtajemniczony w cudowny twór Kapitana Bomby? Czasem zerknę. Czasem? To no. Ty puszczasz zawsze wieczorem po nie. Kołysance. Parzy was. Jestem Adam, medaliki z Chorwacji sprowadzam. 5 funtów. Nie, będą za 300 zł i będą srebrne i ja będę je robił. Za 300 zł będziesz robił srebrne? Za 500. Za 500? No. I to będzie indywidualne? Jak ktoś powie, że za dużo, to za 600. Tak. A jak chce pomóc, to za 700. No. I będę miał większą marżę na tych medalikach, aniżeli ty na tych prysznicach. Ja się będę... Michał się ciągle mnie śmieje, że znowu będę miał bekę z Michałem z siebie. Ale słuchaj, to jest naprawdę dobry pomysł na promocję sklepu, że jakiś medaliki. Taki produkt. Nie, prysznic. Z prysznica po podatkach zostanie mi... Nawaciki. Od 7 dych do 120 w zależności jak się kupi przedmioty. No to kurde, stówę i teraz weź to rób, sprzedaj. No nie opłaca się to, ale kurde, będzie na sklep, nie? Fajna rzecz na początku. A z czasem, jak to się przyjmie, to będzie można pozamawiać wszystko w hurtowych ilościach i zostanie ci wtedy 150 na przykład. Nie dzwonimy na live'a. Jakiś łobuz. Gdzie o 22? Zablokuj. Nie dzwonimy na live'a. Zablokuj. Bo kiedyś było tak, że jak miałem kartę w telefonie, jak ktoś do mnie zadzwonił, to ścinało live'a. No. I często ktoś specjalnie dzwonił, żeby mi ściąć live'a. A teraz tak się nie dzieje. Ale w ogóle jaki to jest stabilny internet, że to 2 godziny już ciągnie. No, w Chorwacji jest świetny internet. My jesteśmy na takim wypizdowie, że nie wiem, a tu jest dyt, 5 kresek. I to jeszcze w takiej jakości leci ten stream, to on leci w 60 klatkach, w Full HD. Są jakieś pytania konkretne, coś? Co z tym sklepem? Robi się powoli. Chłopaki, jak wam się żyje w kamperach? Nie mamy, znaczy... Ja na przykład mam swoje ulubione ustawienie na tym łóżku, bo mogę spać tylko w jednej pozycji, ponieważ muszę być dosunięty głową do tylnej klapy i nogi, łóżko mi się kończy gdzieś tutaj. O, ubłóciłem sobie nogawkę. I łóżko mi się kończy tutaj i nogi mi dyndają w powietrzu, więc jakbym chciał się w przeciwną stronę ułożyć, to głowa by mi dyndała w powietrzu, co jest średnio komfortowe. Pacynka. Oj, zaczyna już kąpić mocniej. No. To zaraz się przymknie. Dobra, co tam? Adamie, słuchaj Kuby, olej prysznicę, dawaj medaliki personalne. W kumperach. Pojedziesz kiedyś do Hiszpanii, blisko morza? Straszny gbur dzisiaj jestem. Na swoim kanale się tak nie zachowuję. Przecież tu jest śmiesznie, gdzie tu jest gburstwo. Ale zaczyna padać. Dobrze, będzie jeszcze dźwięk, pan stream z busa jak pada, to jeszcze będzie lepszy klimat. Szkoda, że już niedługo koniec. Mati, zrozumiałem, po czasie. Mam nadzieję, że nie ty robisz ten sklep. A myślisz, że czemu go jeszcze nie ma? Bluza z kapturem Odyńce, niebieska, brak w magazynie. Zrobisz coś z tym? Nie ma brak w magazynie, tylko trzeba wybrać...
Elek chyba nie ma, z tego co pamiętam. Zresztą nie wiem, 730, 120, 725, oni dzisiaj są na weselu od kuzyna, więc nie ma tam nikogo w sklepie. Jutro dopiero zacznie się praca, będą tam wysyłać paczuszki i pończuszki. Planujecie Albanię przed twoim powrotem do Polski? No chcielibyśmy, ale skoro na razie jest fajnie w Chorwacji, to po co się spieszyć? Ale powoli zaczynamy mocniej skakać. Tam była po prostu fajna plaża. Teraz już następna nie była tak fajna. Szukamy, skaczemy dziennie, godzinka, dwie jazdy, jakaś plaża i tak po kolei. Masz pozamykaną kobyłę? Jak pada? Nie zostawiam auta otwartego, jeżeli chodzi o drzwi, nigdy. Pan w okularach może tak nie krzyczeć. Chciałem was oglądać, ale dzieciak mi się budzi przez pana darcie buzi. Przepraszam, halucynko. Twój bąbelek. Niech sobie śpi słodko. Tak, śpimy dziś razem. Reklama, reklama, reklama i wszystko sprzedaż. Jak chcesz kupić tą bluzę od Corsira, to napisz do mnie 500 z pocona. Nie będę prał specjalnie. No, jeszcze takie będą białe ślady po pocie. Tak, tak. Po soli, bo będę w niej szukał w woderach. Poka sygnet? Proszę, jakie fajne pytanie. Miszku, dzięki wielkie za 100. Średnia hawajska dla każdego. Mam nadzieję, że starczy. Bo mówicie, że drogo. A co do durnych komentarzy, gdy będzie ich za dużo... Ładujcie ślepaki. Może przestraszę się huku. Dziękuję. Czuję się teraz troszkę bardziej zamożny. Dzięki temu. Proszę, jaki ładny sygnet. Cały czas tu jest. Teraz jestem normalnie z górnego pokładu. Macie tak, że wam się nie chce? Ile razy? Ja tak nie mam. A mi wiele razy. Wstaje i mi się nie chce. Szczególnie jak się TikToki na początku poogląda po przebudzeniu, to potem już się nic nie chce. O, rozłączył internet. O, wrócił. Dobra. No poka sygnet. Stóp nie będzie. To nie jest za darmo content. Euro 50 jest paliwo, euro 48. Coś tu wariuje. Może kończymy? Możemy kończyć. Po ile jest paliwo w Chorwacji? Diesel jest po euro 50. Taki zwykły, podstawowy, najtańszy. Mój sygnet ma 13 gramów, no to kurde, to już jest taki sygnet pełny. Mój jest dmuchaniec. Zimno w tych woderach? Zimno. Kończymy? Kończymy. Dziękuję bardzo za dzisiaj. 2,5 godziny live'a to i tak jest dużo. Widzimy się za tydzień na live'ie. To światło zostaje już u mnie na stałe, bo jest super. Uwielbiam was. Bądźcie za tydzień i... Czekaj, Patryk Tuszko napisał: Odyń, zmień minę, uśmiechnij się. Ja pamiętam, jak pracowałem we fraku i mi facet podszedł i ja byłem jakiś przybity czymś tam i tak dalej i mi mówi: proszę zmienić wyraz twarzy. Coś w tym stylu. Czajcie to. Dobra, nara! Dobra, na razie, pa, pa. Widzimy się za tydzień.